Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na 45. sesji Rady Powiatu. Tym samym otwieram sesję. Serdecznie witam pana starosta, pana wicestarostę, panią skarbnik, państwa radnych. Są z nami wyjątkowi goście. Jest z nami pan Bogdan Patra, przewodniczący Związku Ukraińców w Polsce, to odczepia tobie. I pani Iwona Wójtów, sekretarz, którym oddam głos, ale państwa poproszę tutaj do nas, dobrze? Zanim przejdziemy do części regulaminowej, państwu oddam głos. Bardzo proszę. Dzień dobry państwu, bardzo serdecznie witam wszystkich. Dziękuję pani przewodniczącej za chwilę. Przyjechaliśmy tutaj do was, aby wam zająć chwilkę, bo czas szczególny, ale szczególni też są ludzie, którzy mieszkają w tym pięknym kraju. Pozwólcie, że pomogę sobie tekstem pisanym. My, obywatele polscy, narodowości ukraińskiej, odczuwamy dziś wdzięczność i dumę z postawy naszych władz, prezydenta, Rady Ministrów, Sejmu, Senatu, a zwłaszcza władz samorządowych w obliczu napaści putinowskiej Rosji na Ukrainę. Wsparcie, które Polska udziela Ukrainie, zwłaszcza uchodźcom ukraińskim, jest bezprecedensowe na tle działań podejmowanych przez wiele państw Europy. Polska konsekwentnie wskazywała w ostatnich latach na zagrożenie wynikające z uruchomienia gazociągu Nord Stream 2. Wspiera aspiracje Ukrainy w jej dążeniu do integracji ze wspólnotą europejską i północnoatlantycką. Polska nie tylko słowami, ale i działaniami wsparła i wspiera Ukrainę także po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji. Jesteśmy wdzięczni samorządom, organizacjom pozarządowym, całemu społeczeństwu polskiemu, które pomaga uchodźcom z Ukrainy. Otwiera przed nimi swoje domy, nadaje opiekę. Ma też w tym udział nasza niewielka wspólnota. Ukraińcy i Ukrainki walczą dzisiaj o naszą wolność. Walczą o wolność całej Europy. Polska, tak silnie doświadczona przed wiekami przeszłości, doskonale wie, o jaką stawkę toczy się ta walka. Jeszcze raz wam wszystkim serdecznie dziękujemy. Niech żyje wolna Polska, niech żyje wolna Ukraina. Szanowna pani przewodnicząca, szanowny panie starosto, pozwólcie, że tymi skromnymi kieczykami w imieniu tych ludzi, których tutaj do nas przyjechali i naszej organizacji, podziękujemy wam tak symbolicznie. To są ukraińskie słoneczniki, symbol Ukrainy. I niech będą wyrazem wdzięczności i szacunku dla was. Ja myślę, że te słowa podziękowania również należą się państwu, bo nieistotne jest, czy my jesteśmy Polakami, czy Ukraińcami, to jest nasz odruch serca. Wszyscy jesteśmy ludźmi, wszyscy powinniśmy sobie pomagać. Także na państwa ręce również wielkie podziękowania za to, co państwo robicie. Dziękuję. Panie starosto. Przyjmuję te kwiaty, to są wysoki ukraińskie. W imieniu wszystkich samorządów powiatu gryfińskiego, bo akcję, którą zrobiliśmy, ja mam pewnie niewielki, wspólnie tutaj z kolegami, niewielki udział, ale to przedsięwzięcie jest ogromne i wszyscy, wiele osób w tym uczestniczyło. Wszystkie samorządy, wolontariusze, ludzie dobrego serca, podmioty gospodarcze i wielu, wielu innych anonimowych ludzi, którzy podjęli się tego wyzwania. Od 24 lutego, jak się to rozpoczęło, otworzyliśmy serca, domy i tak dalej, i pomoc. I angażujemy się w to wszystko do dnia dzisiejszego. Wiele konferencji z ministerstwem, z wojewodą, wiele tutaj spotkań z samorządami, które dotyczyły właśnie tego wielkiego przedsięwzięcia. W tej chwili przyjęliśmy około 1400 Ukraińców, których mamy zarejestrowanych w wielu miejscach powiatu gryfickiego. Najwięcej, najliczniejsza grupa jest w gminie
blisko 800 osób, tak z naszych tutaj wyliczeń. Nie wszystko jest zarejestrowane, bo wielu ludzi przyjęło pod swój dach Ukraińców, nie rejestrując, nie prosząc o pomoc z własnego serca, z własnej empatii wobec tego, co się wydarzyło, sami indywidualnie podjęli pewne wyzwania. Ale wielu wolontariuszy podjęło również wyzwania przyjmowania darów. Darów wszelkiego rozmiaru i wszelkiego wymiaru. Dary od żywności, od medykamentów, od ubrań, odzieży, a jeszcze wiele innych. I nie tylko samorządy, ale jednocześnie słyszałem właśnie od przewodniczącego Stowarzyszenia Ukraińców Koła Trzebiatów, w jakim wymiarze próbowali pomóc Ukraińcom, nawet akumulatory do czołgu. Bo miałem okazję, o tym też chcę powiedzieć, miałem okazję być zaproszonym przez wojewodę pod magazyny, tam gdzie ta pomoc charytatywna, humanitarna, przepraszam, była dostarczana do tak zwanego magazynu centralnego, a następnie do Agencji Rezerw Strategicznych pod granicę polsko-ukraińską. I my, czyli wszystkie samorządy powiatu gryfickiego, aktywnie się w to włączyliśmy, wysłaliśmy tira, dużego tira, już nie wspominam, kilkunastu takich transportów mniejszych, które były systematycznie realizowane poprzez wasze znajomości, wasze kontakty z rodzinami, ze stowarzyszeniami na Ukrainę. Jeździli po uchodźców i w tamtą stronę dowozili, wieźli nie pusto, tylko transport pomocy humanitarnej. Byliśmy właśnie, bo to bardzo ważne, wojewoda poprosił mnie, żebym pod ten magazyn się zjawił, bo na moje ręce chcieli też złożyć podziękowania całemu powiatowi, bo bardzo aktywnie w tym procesie uczestniczyliśmy. Przyszło mi do głowy wtedy, żeby poprosić pana Bogdana Patrę. Zadzwoniłem do niego, żeby nie pojechał ze mną na to spotkanie. No zgodził się i było tam w sumie dwóch starostów, Policki i pani wójt Dobrej Szczecińskiej. No to chyba wynikało z tego, że znaczną rolę odegraliśmy w tej zbiórce pomocy humanitarnej. Tak to odebrałem, bo wprost było to niepowiedziane, ale no i poproszono, żebyśmy my z tamtego miejsca, pod tymi magazynami, pod przy tirze, który był już ładowany do tych, nie wiem, czy za granicę, czy do Agencji Rezerw, wydaje się, że do Agencji Rezerw Strategicznych. I wojewoda pierwszy powiedział, podziękował wszystkim samorządom województwa oczywiście i podziękował nam. Później wystąpił starosta Policki też. Po wojewodzie ja, później wojewoda, to jest ten starosta Policki i pani wójt Dobre. Gestem takim, bo była to niespodzianka, że gestem takim do wojewody poprosiłem, żeby jeszcze mógł się wypowiedzieć przewodniczący Koła Trzebiatowskiego z Związku Ukraińców. No i to przyjął to i widziałem uśmiech na twarzy wojewody, jak dobre wrażenie, jak emocjonalna wypowiedź i takie podziękowanie nie tylko Polacy Polakom, ale i związkowcy, Związek Ukraińców i od nich. To wybrzmiało naprawdę świetnie. Widziałem to takie zadowolenie, że to było takie podsumowanie tego spotkania przy obiekcie tej pomocy humanitarnej. Także to przyjmuję to w imieniu wszystkich samorządowców, bo oni tutaj niebagatelną rolę odegrali. Ta rola jeszcze jest przed nami. Czyli musimy wykazać sporo cierpliwości, sporo wytrwałości jeszcze w tym wszystkim, bo to nie jest łatwe. Dochodzą sygnały, że ci, którzy przyjeżdżają, to najczęściej są matki z dzieciakami, kobiety w ciąży, bo to tam nie ma, tam strzelają, znaczy bombardują szpitale, bombardują te obiekty położnicze, więc takimi osobami się tutaj zajmujemy i oni są mocno zestresowani. My musimy też umiejętnie podchodzić do tego, żeby
z wyczuciem też, bo potrzebują nieraz tam wypłakać się w kącie, a nie żebyśmy im zajmowali czas. Później tam nerwowa, gdzieś tam reakcja, bo różnie reagują. Oni przyjechali z piekła w wielu miejscach. Przyjechali z piekła charkowskiego, kijowskiego, Mariupolu. Więc to są miejsca, gdzie tragedie humanitarne są już w największym wymiarze. Mariupol to w 90% zbombardowane, pozostałe w 50%, wiele tych miast, które objęte są tą agresją militarną, w 50% zrujnowane. Więc my też musimy wykazać w tej sytuacji wiele zrozumienia, bo empatii serca nam nie zabrakło i chyba nie zabraknie, tego życzę wam i sobie, a przedsięwzięcie jest jeszcze potężne, bo liczymy się z tym, że może jeszcze dojść do tak zwanych masowych wykorzystania, masowych punktów przyjęć uchodźców. My mamy już gdzieś tam od wojewody 100 łóżek polowych, które czekają na to, że gdyby, nie daj Bóg, gdyby się tak zdarzyło, to uruchamiamy Gryfarenę i wszystkie samorządy też te większe obiekty, gdzie będzie można ułożyć po 100 łóżek nawet. Nie? Więc czeka, mam nadzieję, że to aż nie będzie w takim wymiarze to przedsięwzięcie, że to za chwilę się skończy, że będziemy powoli wracać do normalności. Życzę tego sobie i wam wszystkim i dziękuję pani Bogdanie serdecznie za to, że tam byliśmy razem w tym miejscu i pan przypieczętował to wszystko, pięknie mówiąc, nawiasem, pięknie się wypowiedział, bez kart. I bez kart, nie wiedział nawet, że będzie musiał zabrać głos. Ja zanim pokiwałem, to spytałem pani Bogdanie, fajnie by było, że pan dał. No kiwnął głową, to ja do wojewody też kiwnął, no i wojewoda wywołał, bo już zamykali. No to już tak na zakończenie. Jeszcze raz dzięki wielkie, życzymy owocnych obrad. Dziękujemy bardzo. Szanowni Państwo, już oficjalnie otwieram posiedzenie dzisiejszej sesji. Na ustawowy stan 17 radnych, obecnych mamy 15, a więc stwierdzam prawomocne dzisiejszy obrad. Przechodzimy do porządku, przyjęcia porządku obrad. Szanowni Państwo, 15. Staszek Bożyk. Teraz włożył. Ktoś nie włożył. Ktoś może nie ma karty włożonej. To ja. Nie, no mam. No, ma. Nie, tu jest. To nie przełóż. Nawet jeżeli jest na 14, to i tak mamy obrady prawomocne. Szanowni Państwo, materiały wraz z projektami uchwał Państwo otrzymaliście w ustalonym terminie. Czy do porządku obrad ktoś chciałby zgłosić jakieś zmiany, jakieś sugestie? Bardzo proszę. Jeżeli nie, przechodzimy do przyjęcia protokołu z 44. sesji Rady Powiatu. Protokół był dostępny. Czy ktoś z Państwa chciałby wnieść jakieś zmiany? Jeżeli nie, bardzo proszę, przystąpimy do przyjęcia protokołu. Proszę o tablicę, tak panowie? A teraz już odwrotnie kartę do góry czytnikiem. Dobrze, a widzisz, dlatego. No, dlatego. Każdy by chciał głosować tak. Teraz dobrze jest. Jesteś. Jest 15. Czy pan Józef Podgórski chciał zabrać głos? Józef, chcesz głos zabrać? Nacisnąłeś. Chcesz głos zabrać? To jest po sprawie. Zabierz głos jak chcesz. Czekamy na tablicę. Sprawy przyjęcia protokołu. Bardzo proszę Państwa,
Jednomyślnie przyjęliśmy protokół 44. sesji Rady Powiatu Gryfickiego. Sprawozdanie z prac zarządu pomiędzy sesjami. Proszę bardzo, ale proszę o ciszę, Szanowni Państwo. Przechodzimy do punktu drugiego. Sprawozdanie z prac zarządu powiatu między sesjami. Proszę bardzo, otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zająć głos? Nie ma uwag. Jeszcze nie. Sprawozdanie z zarządu. Sprawozdanie z zarządu. Grzegorz Burcza, tak? Bardzo proszę. To jeszcze nie jest głosowanie. Nie, na razie dyskusja. Halo? Cieszę, proszę. Ciszy czerwony. Sam się wciska. Dobrze. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Dwie kwestie, dwa pytania. Pierwsza ze strony. Gdzie ta strona jest? Pierwsza ze strony drugiej. W trzecim akapicie. Usługa medyczna podczas imprez sportowych organizowanych przez Gryf Arenę i nie tylko. Było postępowanie, czy już jest wynik, jeżeli wiemy, kto wygrał, to bym prosił o odpowiedź. I na ostatniej stronie pozytywnie rozpatrzył wniosek ZEK Zakład Elektryczny i przedłużył, trzeba przypomnieć, że to jest kolejny raz przedłużenie tej modernizacji oświetlenia do 16 marca. 16 marca już płynął. Czy to zostało już zakończone przedsięwzięcie? Czy kolejny termin przesunięcia nas niestety będzie dotyczył? To ten termin jest. Dziękuję. Poproszę o wypowiedź, jeżeli chodzi o rozstrzygnięcie konkursowe przetargowe na... Jeszcze nie. Jeszcze nie ma rozstrzygnięcia. W tym pierwszym temacie. Jedna oferta tylko wyraża z tego zrób, ale dopiero termin otwarcia nie zbierze. Okej, dobrze. Dziękuję. Ale jeśli chodzi o oświetlenie Gryf Areny, to wiadomo, że tam była kwota 117 tysięcy i rozszerzone to przedsięwzięcie było nie tylko oświetlenie areny głównej hali, ale również oświetlenie tak zwanych ciągów ewakuacyjnych, takie żarówki, które w czasie braku oświetlenia będą zabezpieczać ewakuację wyjścia awaryjnego. I przedłużenie wynikało z tego, że no, znaleźliśmy się w takim okresie, że trudno jest pozyskać niektóre materiały dotyczące tego przedsięwzięcia. I wykonawca poprosił nas o przedłużenie terminu z uwagi na to, że te dostawy nie przebiegają płynnie. I z tego powodu w ostatniej chwili dostał właśnie do tych ciągów ewakuacyjnych ostatnie lampy i jesteśmy w przededniu już sfinalizowania, to przedłużenie nastąpi jeszcze tego terminu wykonania ostatecznego i przyjęcia tej inwestycji. Dziękuję.
Czyli 16 nie dostał utrzymania? Nie dostał utrzymania. Do kiedy przedłużamy? No jutro. Do 15 kwietnia. Do 15 kwietnia. A najważniejsza inwestycja została zrobiona terminowo, czyli no, oświetlenie główne hali, tylko jak pan starosta stwierdził... Te, co dodatkowe zarządziliśmy sobie, tak. Bardzo dziękuję. Proszę pan wiceprzewodniczący Szymański. Czy jeszcze masz pytanie, Krzysiu? Nie. Nie mówiłem, że pan koniec pytań. To może bez mikrofonu. Nie, ja wiecie. Panie tak, pozwolę sobie bez mikrofonu. Na początku chciałbym przede wszystkim podziękować i pogratulować dla powiatu krypskiego za uzyskanie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na Przebudowę Drogi Komarzewo-Pogorzelica. To fajna sprawa. Cieszę się bardzo, że się udało. Natomiast moje pytanie jest ukierunkowane tym działaniem. Odbyła się komisja budżetowa poprzednia, na której dyskutowaliśmy, i to była komisja zwołana przez przewodniczącego w porozumieniu z zarządem, ponieważ trzeba było pilnie złożyć wnioski na dofinansowanie z Polskiego Ładu. Była obszerna dyskusja na temat, jakie drogi, w jakim kierunku idziemy, i były uzgodnienia poczynione. Moje pytanie brzmi następujące. Czy później odbyło się kolejne posiedzenie Komisji Budżetowej, które ukierunkowało wprowadzenie zmiany przez zarząd w tym punkcie, a mianowicie przebudowa drogi 31-38 na odcinku Trzęsa, Czerwan, Niechorze, które w tamtym czasie nie było uwzględnione. Ja rozumiem, że to jest też podyktowane tym, że uzyskaliśmy dofinansowanie na drogę Podlaszego Pogorzelica, jednak mnie niepokoi taka sytuacja, bo skoro było posiedzenie przeprowadzone, była obszerna dyskusja i zapoznaję się ze sprawozdaniem z prac zarządu, a nie przypominam sobie, żebyśmy dalej dyskutowali nad wprowadzeniem tej drogi, a nie na przykład hali w Trzygatowie, o której dyskutowaliśmy właśnie między innymi, że jest taka niezbędna i taka potrzeba. W związku z tym, nie wiem, proszę mi udzielić informacji, czy było takie posiedzenie, czy to było szeroko dyskutowane, czy być może zostało podjęte przez, nie wiem, tylko zarząd, tak? Lub zarząd. Bardzo dobrze. Dziękuję. Dziękuję. Pan starosta, pan przewodniczący? Tak, na bieżąco pokażę tyle. Tutaj akurat w tej sprawie to dwa elementy są bardzo istotne. Pierwszy element to to, że jak pamiętacie, ta droga była przewidywana do remontu na odcinku od latarni do MOW-u, do ośrodka młodzieżowego, ośrodka wychowawczego, więc nic nowego, a przebieg tej drogi ma zupełnie inny wymiar. Nie wszyscy zapewne wiecie, jaki jest przebieg, czyli ta droga nie leci tutaj obok latarni, bo to dalej jest droga gminy Rewal, a nasza skręca przed cmentarzem prawo i biegnie do dworca kolejowego, tego drugiego dworca kolejowego w Niechorzu. I ona ma przebieg później w drugą stronę, tam też takimi polnymi drogami. I my... i przede wszystkim trwa teraz inwestycja gminy Rewal, czyli modernizowana jest droga ulica Polna. Ulica Polna, ona jest takim dość już teraz niezaawansowane, tak mocno rozpoczętą budową, trwają roboty ziemne i my mieliśmy się włączyć w kontynuację jakby tej budowy tego odcinka drugiego. I to jeszcze było w tamtym roku środki zabezpieczone, później te 300-400 tysięcy, więc to jakby nie nowa sprawa i na komisji jeszcze na ten temat nie dyskutowaliśmy, tylko poprosiliśmy. Zapytaliśmy wójta, co o tym sądzi, bo my nie udźwigniemy. Powiedział, że jest w stanie pokryć tak zwany udział własny w tej nieruchomości. Czyli na dobrą sprawę, nawet nie wydalibyśmy tych planowanych 300 czy 400 tysięcy, gdyby takie szczęście nas doświadczyło, że ta droga czy ta ulica zakwalifikowałaby się jako przedsięwzięcie do realizacji. Także ja tylko przypominam, że to było od dawna planowane. Czy ja mogę pomóc panu staroście, bo... Proszę bardzo.
Ja przepraszam, że wcisnąłem się poza kolejnością, ale pan starosta nie potrzebuje apologety, ale ja w tym momencie też nie mogę milczeć, bo stosunkowo gmina Lewal jest bogatą gminą. Wszyscy o tym wiedzą. Gmina Lewal naprawdę zrobiła bardzo wiele, jest perełką powiatu grybickiego. Każdy, kto przyjeżdża, chce tam jeszcze raz przyjechać do nas. I ta droga, która teraz będzie właśnie realizowana, to nie jest wymysł jakiś, powiedzmy sobie, przed miesiąca, dwóch. To jest wymysł, to już trwa lata i to, do tego byliśmy przygotowywani cały czas. I mieszkańcy tego wymagają i dopominają się, bo to przyjeżdżają miliony ludzi. Przez gminę Lewal w zeszłym roku się przewinęło 1,5 miliona ludzi. To idzie w to, to świadczy o naszym powiecie też i o gminie. No. To trzeba wszystko to powiązać razem, my nie możemy patrzeć osobno, tylko dlatego to, że to się znalazło, no bo powinno się znaleźć, dodam. No i może tylko dodam do tego, że to natychmiastowe działania należało uruchomić, żeby nie wydawać tych 300 tysięcy czy 400 jak tam siłą rozpędu, żeby ich nie wydawać, bo wypadła droga, jak wiecie, Konarzewo Pogorzelica z uwagi na to, że znalazła się w tym Rządowym Funduszu Inwestycji Lokalnych i no, nie fajnie było powtarzanie, choć wcześniej, zanim rozstrzygnięcie było, mówiono nawet, że można aplikować w dwóch funduszach, ale jak już się wie, bo jest rozstrzygnięcie w tym pierwszym funduszu, to nieładnie brnąć dalej i aplikować o kolejny, bo to zawsze jest źle odbierane. Dziękuję. Ja na wstępie prosiłbym, żebyśmy dokończyli głosowanie, bo są niedokończone, dlatego nie działają nam. Ale my nie jesteśmy. Ale tutaj wiszą zawieszone i dlatego prawdopodobnie. Jesteśmy w stanie to wycofać, bo my jeszcze nie głosujemy nad sprawozdaniem z spraw zarządu. Bo tutaj widzę, są nazwiska, które oczekują na system głosowanie. Nam tutaj coś nie działa. Dobra, ale ja w temacie tego, co kolega Grzegorz. Ja bym ze swojej strony, z punktu widzenia mojego, oczywiście każdy ma prawo chyba do oceny. Kolega radny z Lewala przedstawił, że ważna droga. Ja nie neguję tego, czy ona jest ważna, czy nieważna, bo każdy w swoim okręgu ma takich dróg ważnych, bardzo ważnych, istotnych, miliony i w tym momencie akurat uznaje rację, że jest ona ważną na terenie gminy Lewal. Natomiast nie mogę się zgodzić. Na terenie gminy Karnice. Natomiast nie mogę się zgodzić. No mówię o tej, która została. To na terenie gminy Lewal. Co proszę mnie nie rozumieć. Została wycofana na terenie gminy Karnice, na terenie gminy Lewal. Jakbyście panowie mogli ewentualnie nie posłuchać chwilkę, ja naprawdę wielkiej uwagi nie będę zaprzątał. Natomiast nie mogę się zgodzić z tego typu działaniami. I to jakby ad vocem tego, co usłyszałem, że zarząd podejmuje sam bez konsultacji takie zmiany. Nie należy w ten sposób traktować moim zdaniem radnych, że przez zarząd przychodzą decyzje, które nie są konsultowane, bo to się spotykamy kolegialnie i po to rozmawiamy na komisjach i ustalamy jakieś konkretne plany działania, a tak jak mówił Grzegorz, nie przypominam sobie, ja również, żeby ta droga była omawiana na Komisji Budżetów. Natomiast dokładnie pamiętam to, co ustaliliśmy parę tygodni temu i co ciągle gdzieś tam wraca. Mówię w tym momencie o budowie hali sportowej w Czerwonowie. Nie może być tak, że zarząd sam bez konsultacji, no chyba, że zarząd ma taką siłę i jest w stanie sobie głosować, to w takim układzie jak najbardziej takie prace niech sobie zarząd czyni sam, samodzielnie. Ja po prostu wymagam tego, że jeżeli pracujemy, to pracujemy wspólnie, ustalamy coś wspólnie i się tego, co wytyczyliśmy sobie, trzymamy. Bo jak każdy będzie sobie wrzucał kamyczek do ogródka, do swojego ogródka i takimi sposobami przepychał pewne rzeczy, no to daleko nie zejdzie. To jest moje zdanie w tym temacie. Były ustalone priorytety, były ustalone, przewidziany jakiś kalendarz, harmonogram. Wychodzi to poza ten kalendarz. Dziękuję. Jeszcze raz Marek, bo ja trzeba ad vocem do tego, co powiedział Marek. Pani przewodnicząca, pierwszy się zgłosił. Proszę, pani Kazimierz, tak, pierwszy, ad vocem do tej wypowiedzi.
Dziękuję. A przez mikrofon? Nie, nie, przepraszam, że ten. Joanna pierwsza była. Ale nie, 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 ja mam ja poseł. Działa? O, działa. To znaczy ja krótko się odniosę do tego, co pan Grzegorz powiedział. Znaczy jedno takie sprostowanie, że my jeszcze dofinansowania na żadną drogę nie dostaliśmy. Nie wiem, czy nazwać to można w ogóle profesją, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, to co pan Grzegorz mówi, to ja myślę, że powinniście sobie przedyskutować to w waszym rządzącym klubie, a nie na forum rady. Dlaczego? Dlatego, że wśród radnych nie ma żadnego przeciwnika budowy drogi w Rewalu, a priorytety to wy sobie ustalacie. Jak widać, to co ustaliliście, nic nie jest warte, bo was po prostu kiwają na rogi i robią sobie co chcą, ale to już sobie gadajcie o tym w waszym klubie, bo to, że hala powinna być budowana przy Piatowie, to już od dawna wiadomo, to, że pieniądze były na dokumentację, to też. Później przyszedł pan Chmielowicz i zrobił to, co zrobił. Później wam coś tam obiecał, jak widać wystawił was do wiatru, no ale też sobie rozmawiajcie, że tak powiem, w ekipie rządzącej, a nie obarczajcie radnych, bo tu z radnych nikt nie jest przeciwny budowie drogi w gminie Rewal. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panie przewodnicząca, że odbyło się Panie Kazimierzu, ja nie odnosiłem się do spraw politycznych czy uzgodnień poza radą, tylko do sprawozdania, które określa pewne reguły i pewne zasady. I to tyle. Więc proszę nie mówić też, że mamy decyzję podejmować sobie na klubie, bo to nie jest klubowa decyzja, tylko to jest decyzja komisji lub też zarządu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan starosta? Tak. Jeszcze raz moje. To jeszcze raz przypomnę, że ta ulica Klifowa była planowana i ta decyzja była podjęta gremialnie, także to nie był wymysł nas, a wymysł był taki, że odstąpiliśmy, bo może być zrobiona bez udziału tego, który tam zaplanowaliśmy. I to wszystko w tym temacie. Do wiatru, bo to odniosę się do pana Kazimierza, do wiatru to swojego czasu on nas wystawił w Czewiatowie. Ad hoc rzucił gdzieś tam te plany czy projekty zagospodarowania, nawet uchwały były tam wadliwie podjęte, bo to było w szkole, w technikum w Czewiatowie, przy ulicy tam Lipowej. Ja pamiętam ten cały spektakl, jak to trzeba było gdzieś tam biegać szybko i bo wiadomo, że młodzież tam była zaproszona, a należało się spodziewać, że oni będą takie oczekiwania mieli, w związku z tym przedwyborczo spektakl zrobiono na wysokim poziomie i nawet te dokumenty nie były spójne albo poprawne. Ale nie był to dobry moment na to, żeby się tam awanturować i się nie awanturowałem, tylko również podniosłem rękę za tym, żeby ten projekt zrobić. Teraz jesteśmy w przededniu zrealizowania tak zwanej koncepcji, która będzie dokumentem potrzebnym do tego, żeby wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy dla tego obszaru pod budowę hali sportowej. Będą podejmowane nasze działania wspólne i dzisiaj podpisaliśmy umowę na koncepcję na 16 tysięcy złotych, bo tam 50 zaplanowane, na szczęście ten koszt okazał się znacznie niższy. Więc to też jak się taki fajny handicap, że nie wszystko drożeje. Tutaj się okazało, że znalazł się wykonawca, który zrobi to za pieniądze mniejsze niż oczekiwaliśmy. Pewnie słuszne. I później wystąpimy o decyzję o warunkach zabudowy i później będziemy dalej realizować i przymierzać się do realizacji tego zadania. Między innymi wchodzi w rachubę oczywiście sprzedaż tego terenu po starej hali, czyli tego terenu, bo to będzie finansowo, może finansowo wzmocnić te nasze zamierzenia, bo inaczej trudno sobie to wyobrazić. Dziękuję. Szanowni Państwo, wracamy do sprawozdania. Proszę o pytania związane ze sprawozdaniem. Dobrze? Proszę pan Kazimierz Sać? Nie, tak, pani, ja. A nie, teraz ja. Nie, przepraszam, bo pan no, mnie wykazał. Coś z systemem się dzieje. Żebym mogła pani dyrektor, tak? Tak, pani. Proszę panią Zinkiewicz. Pytanie dotyczy sprawozdania z strony numer 4.
środek strony, środek partii. Zarząd upoważnił dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Gryficach do podpisania umowy z firmą Lexman Partner Polska na wykonanie przeglądów rozszerzonych dróg powiatowych na okres 5 lat, tak? Od 22 do 26. Wczoraj była rozmowa przedwczoraj na komisjach. No niemniej jednak, nie wiem, czy nie uważnie uczestniczyła, nie pamiętam odpowiedzi. Proszę przypomnieć odpowiedź, tak? Może ja tym. Starosta? Chyba tak. Taki przegląd dróg jest sukcesywnie co jakiś czas wykonywany, w związku z tym zarząd dróg wyłonił firmę, która ten przegląd zrobi. Jest to, będzie realizowane to w odpowiednich latach, od to ta umowa jest zawarta i ta firma będzie te drogi, które są naszymi drogami, odpowiednio przeglądała i opiniowała. No, tak jest. To tak zawsze było na tym. Tak. Taki okres, pięcioletni? To jest pięcioletni okres. Czyli jesteśmy zobligowani przepisami, rozumiem, że takie musimy przeszło drog robić co 5 lat. Co 5 lat. Co 5 lat, ale nie musieć umowa. Bardzo dziękuję. Przepraszam, jeszcze panie. Czy kwota jest znana? To jest podpisana już, czy jest podpisana umowa? Z możemy sprawdzić, bo w tej chwili nie pamiętam, czy już została. Czy on po prostu jest zobligowany do tego, żeby przeprowadzić takie postępowanie, upoważniliśmy go do przeprowadzenia postępowania i podpisania umowy. Czy już jest podpisana, tak? Z tego jeszcze nie wiem, mogę sprawdzić. Bardzo poproszę. Bardzo proszę, panie przewodniczący. Słuchajcie. Przed chwilą mieliśmy znamienitych gości o wojnie w Ukrainie. Nie będę się wypowiadał, bo myślę, że tych informacji jest aż nadto. Ale wsłuchiwałem się w wypowiedź pana starosty i tak zacząłem wczytywać się dokładnie w sprawozdanie zarządu. Nie wiem, może mi coś umknęło albo okularu wprawdzie nie mam. Jakoś nie widzę za bardzo jakiejkolwiek zmianki w sprawozdaniu z zarządu, jak się aktywnie, formalnie włączył powiat, czyli zarząd w pomoc dla Ukrainy, bo nasuwałem się, ile to inni zrobili, którzy mieszkają na terenie naszego powiatu, którzy, no ile to zrobiła gmina Rewal z naszego powiatu, burmistrz Szczygieł z naszego powiatu, może czegoś nie doszedłem, ale takie mam pytanie, czy nie zamieścił zarząd w sprawozdaniu oficjalnych działań, które zarząd podjął, żeby pomóc Ukrainie, czy też może zabrakło takich oficjalnych, bo jeśli faktycznie coś robił, no to myślę, że powinno to być w sprawozdaniu, bo to przecież sprawozdanie jest od bodajże połowy lutego do 23 marca, czyli w tym najbardziej gorącym okresie i nie widzę nawet słowa o pomocy dla Ukrainy, dla Ukraińców. I niegrzeczne, bo dotyczy ważkiego tematu, tematu ważnego. Codziennie, każdego jednego dnia realizujemy zadania. Między innymi była powołana komisja, jest pan Berezyński, dwukrotnie, Berezyński, przepraszam. Już emocje pewnie podniosły ciśnienie. Także tych działań i wideokonferencje, nasze działania, rozmowy z włodarzami, punkt przyjęć pomocy humanitarnej na Gryfalenie, centralny punkt przyjęć stara komenda Straży Pożarnej, odesłanie tego tira, o którym mówiłem, do centralnego magazynu województwa. Więc to są pewne działania, które na bieżąco były realizowane. Panie Przewodniczący, tak. Ja jeszcze się może dopowiem. Ale na sekundkę jeszcze pan poseł odnośnie. Ja nie wiem, czy pan Chmielowicz
Ja paluszki mam u kawalicji, jest problema i w różnych językach, więc ja wypowiedziałem się w języku polskim. I chodziło tylko o jedną rzecz. Nie widzę ani słowa w sprawozdaniu zarządu w temacie pomocy dla Ukrainy. W żaden sposób nie stwierdziłem, że nikt nic nie robił, tylko myślę, że warto by było, znaczy warto, wręcz obowiązkowo należy w sprawozdaniu zarządu przedstawiać tematy, którymi się zajmuje zarząd. I zadałem takie pytanie, dlaczego w tym sprawozdaniu, a czy może nie doczytałem, to jest bez żadnej złośliwości. Chyba wyraziłem się po polsku dosyć. To są działania codzienne. Każdego jednego dnia. Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego. Codziennie też wydajemy codziennie, pieniądze. Zgłosiliśmy też ten punkt masowych przyjęć. Otrzymaliśmy od wojewody to wszystko bezkosztowo. Nie były potrzebne tutaj decyzje zarządu, bo nie przesuwaliśmy ani nie finansowaliśmy pewnych przedsięwzięć. Tylko jeszcze proszę, ta sytuacja jest dość, no, można powiedzieć, delikatną sytuacją i no, nie trzeba się afiszować ze wszystkimi akcjami, które miały miejsce. No, każdy z Państwa dokładnie wie, że głównym takim centrum dowodzenia przez długi okres była Gryf Arena, gdzie była prowadzona tam zbiórka i odzieży, i artykułów pierwszej pomocy. Wszyscy pracownicy z Gryf Areny byli oddelegowani do tych czynności, bo naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo dużo tych rzeczy. Bardzo dużo ubrań zostało przynoszonych. To trzeba było posegregować, pokompletować, tak? Sprawdzić, które się nadają do dalszego używania, które nie, tak? W chwili, kiedy została uruchomiona miejsce po Starej Straży Pożarnej, pracownicy pełnili tam dyżury, wydawali tą odzież, no ale ja myślę, że o takich rzeczach nie musimy pisać w sprawozdaniach spraw zarządu, bo... Musimy. To jest... Musimy. Właśnie Łukasz, rzecz jest w tym, że musimy w sprawozdaniu zarządu, bo za rok, za dwa, za pięć. A inna rzecz jest też taka, że jeśli wydajemy środki publiczne, to my musimy w sprawozdaniu zarządu chociaż ramowo przedstawić, czym się zajmuje zarząd. Czyli jeśli zarząd podjął decyzję o zorganizowaniu punktów, bo przecież pracownicy Gryf Areny nie robią za prywatne pieniądze, tak? Więc jeśli zarząd podjął decyzję, że zorganizować punkt zbiórki, i tak dalej, no to w sprawozdaniu zarządu powinny być z dwie przynajmniej dwa. Ja nie wiem, czy są wykorzystywane przecież. Ja tylko mówię o formalnej rzeczy. Przecież ja ani słowa nie powiedziałem, że nie. To są normalne rzeczy, które gdzieś tam wynikają z sytuacji, w której to się dzieje. To jest prywatne. Nie trzeba gdzieś tam aż taką coś się z tym afiszować. A to nie jest afiszowanie się, to jest sprawozdanie zarządu. Czy ja myślę, że tutaj ja przyznaję rację panu Kazimierzowi, bo to była ogromna praca ludzi. Wielkie przedsięwzięcie, wielki mają się odbiór w środowisku i bardzo pozytywnie. I nadal to trwa. Tak, dokładnie. Dlaczego to mi nie napisać, dlaczego się tym nie chwalić? Bo to chociażby po to, żeby tych ludzi docenić. Ale formalne sprawy w sprawozdaniu zarządu powinny być przedstawione. Zajęcia czy też zadania, które realizował zarząd. Ja myślę, że zadania, pytanie, czego tego nie ma. Przepraszam, to są Komisja Bezpieczeństwa jeszcze. W Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego są notatki, są informacje, są niepełne, codzienne wykonywane obowiązki od raportowania do czynienia. Może ja też tylko mówię, jestem z panem dyrektorem na bieżąco cały czas, który to bardzo dobrze prowadzi i staram się ją dorównać. A rzecz polega na tym, że to będzie przygotowane. Nie chcemy się chwalić co tydzień, co dwa dni, co żeśmy zrobili. To będzie raport przygotowany z tych początkowych trudnych sytuacji, jak to wszystko zostało przygotowane. Raport jest tworzony. On będzie na najbliższej, myślę, sesji już przedstawiony raport z działalności komisji wydziału naszego w gminie, który do tego jest powołany, w Sarowskiej, który jest do tego powołany. To będzie wszystko przedstawione. Ja myślę, że jak na bieżąco tego nie będziemy przedstawiać, to później tego nie będzie czytał jakieś książki. Ja akurat uważam, że pan ma rację. Proszę bardzo, pan Pani Przewodnicząca,
Wysoka Rado, no ja myślę, że jeżeli dokument nazywa się sprawozdanie z prac zarządu, nie ma ani słowa, to znaczy, że zarząd tam nic nie zrobił. To, że pracownicy starostwa uczestniczą w wykonywaniu prac, to jest zrozumiałe. Ale zarządu tam nie było. Nie ma żadnego zaangażowania finansowego, nie ma żadnego działania ze strony zarządu i tak przyjmujemy taką wiadomość. A to, że się chwalimy przed kamerami w inny sposób, to jest inny temat. W sprawozdaniu nie ma, to znaczy, że zarząd tam nic nie zrobił. No ale nie odbieramy pracownikom, tak? Pracownicy uczestniczyli, wykonują, działają i są efekty. Panie radny Hołówczak, ja dodam jeszcze niezwykle ważną rzecz, że pracownicy nie mogą sobie robić co chcą, więc jeśli w sprawozdaniu zarządu formalnie były określone pewne działania, bo ktoś kiedyś zarzucił pracownikowi, że w godzinach pracy zajmował się czynnością niezwiązaną z zakresem obowiązków, tak? I się przyczynił. I dostawić dodatkowe wynagrodzenia. No i o to też chodzi. Tu nie chodzi o chwalenie. Ale pan radny Hołówczak jakby podkreślił to jeszcze bardziej dosadnie, bo faktycznie ja wiem, jacy u nas są pracownicy i dziękuję im i podziwiam ich i tak dalej, i tak dalej. Ale wypinanie orderów za to, że ktoś coś tam robił. Rozumiem, że nie ma już więcej żadnych pytań, nie. Skoro jest tablica czysta, bardzo proszę. Nie, nie, zaraz nie jest tak. Tak? Jest czysto, dlatego... Nie, ja myślałem, że w tym temacie, tak? Sprawozdanie. Ja chciałbym powrócić do tematu umowy z firmą Legman na wykonywanie przeglądów dróg powiatowych. Chciałbym powtórzyć swoje pytanie z wczorajszej komisji, czy przedwczorajszej komisji. Na jakiej podstawie zarząd upoważnił dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych do podpisania umowy wieloletniej? Ja nie znam takiej podstawy i zarząd również nie ma takiego prawa do zawierania tego typu umów, więc nie może być tak upoważnienia. Bardzo nie, ale nie ma żadnych. Bardzo nieetyczne. Czy każdego roku będzie powtarzał? Jeżeli tak trzeba, to niech powtarza. Tak jest. Tutaj Ukraińcom pomagamy. No dobrze, a jak wyglądało wcześniejsze podpisanie umowy? Ja wiem, że sprawdzimy, bo to wiesz, było wcześniej, teraz się skończyło. Zobaczymy, czy tam ta umowa też obowiązywała 5 lat. To znaczy, cztery, nie wiem, zarówno w ustawie, jak i w uchwale obowiązkowe. Jestem zapis, który mówi o tym, że można podpisywać umowy, które są zawarte na okres dłuższy niż rok budżetowy, pod warunkiem, że to są umowy niezbędne do bieżącego funkcjonowania. Ale przegląd dróg moim zdaniem absolutnie nie jest tego typu umową, bo bieżące funkcjonowanie nie jest w żaden sposób zagrożone, jeśli ta umowa nie będzie. Nie sądzę, żeby Ja też się wstrzymam, no bo tak, jest to niekompletne sprawozdanie. Też mi się wydaje, że to wstrzymam. Niekompletne. Nie ma odpowiedzi na pytanie komisji. Panie Józefie. Jedenastu radnych głosowało za przyjęciem sprawozdania, 4 się wstrzymało. Sprawozdanie zostało przyjęte. Przechodzimy do realizacji punktu 3. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 41/269/2021 Rady Powiatu Krupickiego z dnia 17 grudnia 2021 roku oraz zmiany budżetu powiatu na 2022 rok. Proszę bardzo, czy tutaj Państwo macie jakieś pytania? Nie jest dobrze. Potrzeba jest wyjaśnić, jeśli nie, bardzo proszę, pan przewodnicza. Proszę bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, ja chciałbym tylko doprecyzowanej odpowiedzi usłyszeć od członka zarządu.
bo ze sprawozdania wychodziła informacja, że 100 tysięcy jest przeznaczone na projekt ścieżki pieszo-rowerowej Gryfice-Jabłonowo. Było 100 tysięcy wtedy, z czego wynika, że spadło to do 50 tysięcy, bo odpowiedzi na ten temat nie było. I z czego wynika to, że na Gołańcz nie zostały przeznaczone w ogóle pieniądze, tak? Że nagle o połowę ta dokumentacja staje się tańsza. Czy zrobiono wstępne rozeznanie, jest jakiś kosztorys, czy to po prostu tak stryk i że 50 wystarczy? Zrobiono wstępne rozeznanie. W międzyczasie były ogłaszane przetargi na dokumentację i okazało się, że te kwoty były znacznie niższe i można było i przewidywać się, że w granicach 50 tysięcy będzie to kosztowało. Okej, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Nie ma więcej pytań, tak więc proszę o bardzo długie głosowanie. Państwo proszę o oddanie głosu. Jeszcze raz? Głosujemy. Nasze petycje, nie nasze petycje. Szanowni Państwo, jednomyślnie podjęliśmy procedowaną uchwałę. Przechodzimy do realizacji punktu 4, a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie zmiany uchwały nr 40/2021 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Gorlickiego za lata 2022-2030. Czy są jakieś pytania? Jeśli nie, bardzo dziękuję. Proszę o tablicę. Państwa proszę o oddanie głosu. Józiu. Łukasz. Więc siłą 15 głosów, a więc jednomyślnie uchwaliliśmy wieloletnią prognozę finansową Powiatu Gorlickiego na lata 2020-2030. Punkt 5. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie określenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Powiatu Gorlickiego. Proszę bardzo, czy są jakieś pytania w tym zakresie? Ta zmiana nastąpiła, tak? Starosta ustanowił na zarząd. Nie, to jest zadanie starosty. A, czyli jednak, tak. Czyli pan przewodnicząca? Taka jest opinia racji. Tak, że starosta podpisuje jednoosobową umowę z patronem i realizuje to, takie jest stanie. Wierzymy to. Pani przewodnicząca, absolutnie nie mogę się z tym zgodzić, ja też to przeglądałem. To są kompetencje zarządu, a nie starosta. To, że umowa jest podpisywana przez starostę, to nie oznacza, że starosta wykonuje decyzję rady, tak? Przypomnieć, to tak, Stanisławowi, że takie uchwały też podejmujemy ten, i one są z takim właśnie zapisaniem. Badanie podważyłem kompetencji z tego, co chodzi. W imieniu rządu, zarówno, znaczy, zarówno jedna ustawa o samorządzie powiatowym, jak i o rehabilitacji zawodowej daje kompetencje zarządowi, a nie starości. Nie wiemy, dlaczego to przechodziło i nikt tego nie podważył. Ale przewodniczącym zarządu jest starosta i starosta. I ten zapis, który wygląda, jest... Może mam dyskusyjny, wygląda na to, że jest poprawny. Trudno, jeżeli się okaże, że faktycznie jest pomyłka, od lat była pomyłka, bo ja mam na to pokazała. Wojewoda potrafi zweryfikować to, co przez lata było, było niby poprawną, żeby się dokładnie zmieniło. Szczególnie ten artykuł 35a ust. 3 mówi o kompetencjach organu stanowiącego, który uchwala i daje do wykonania zarządowi, a nie staroście. Tam nigdzie nie ma mowy o staroście. Chciałbym tylko ci przypomnieć, bo może nie czytałeś opinii racji prawnej, ale jest ją, twierdzi, że jest. Nie czytałem, jest. 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 Przysłał maila, bo ja to sobie nie zrozumiałam. Ale to, że starosta jednoosobowo jest uprawniony do podejmowania decyzji. Nie, za wykonanie uchwały. Za wykonanie uchwały podziału środków PFRON-owskich, które i tak przez PCPR jest dzielone. No, jeśli jest uchwała zarządu i uchwała zarządu określi, że przewodniczący zarządu, czyli starosta jest odpowiedzialny, to wtedy tak, ale z tego co słyszę, to nie ma uchwały zarządu, tak? Jest uchwała. Bo jednoosobowo starosta jest uprawniony do dysponowania nieruchomościami Skarbu Państwa, no to się zgadzam, ale jeśli chodzi o PFRON, to... To też zadanie zlecone. I tutaj, ale... To jest
Ja się zdaję na to, co mówi radny Hołubczak, nie dlatego, że go lubię, tylko dlatego, że przez tyle lat mieliśmy przeróżne kontrole i nie było nieprawidłowości, więc na pewno robiliśmy to sprawnie i poprawnie formalnie. Z naszego starostwa. Ale od lat tak jest i za ciebie i za Stacha tak było właśnie. No to może, ale to nie znaczy, że mnie zwolnił. Nie, ale stanowisko się zmieniło. Proszę bardzo. Może były inne przepisy, nie musicie nas naśladować. Jak chcecie naśladować, to naśladujcie w tym, co dobre, czyli weźcie się do roboty. To nie znaleźliśmy takiej przestrzeni, albo takiego wymiaru. Szanowni Państwo, jeżeli nie mamy pytań, to proszę powinno być powierzone się zachęcione. Jako wniosek formalny do zmian uchwały. Tak. Szanowni Państwo, wracamy do obrad. W związku z tym, że wpłynął wniosek formalny o zmianę paragrafu drugiego, który w chwili obecnej brzmi wykonanie uchwały powierza się staroście powiatu gryfickiego, był wniosek, żeby zmienić paragraf w brzmieniu wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu gryfickiego. Bardzo proszę o tablicę do głosowania, a Państwo o oddanie głosu, żeby akceptować tę zmianę. A można uzasadnić? Uzasadnienie Grzesiu było już przez Stacha określone. Aga też mówi, że doczytała, że w innych powiatach 6 czy 7 sprawdzając, faktycznie w każdym przypadku jest, że zarząd, a nie starosta. To myślę, że tutaj przykłady innych powiatów zadziałały, tak? Nie, ale też nie tyle, ale w ustawie PFRON-owskiej jest napisane, że sprawozdanie z wykonania tego przedsięwzięcia składa zarząd, nie starosta. I stąd analogicznie uważamy, że to jest zarząd. A ty masz tą ustawę blisko tego? Artykuł 35 mówi o tym, co organ zarządzający uchwala podział środków i określa kierunek działania, tak? Ale wykonanie uchwały organu stanowiącego powierza się zarządowi, a nie staroście, tak? Bo tutaj starosta akurat w tej ustawie o rehabilitacji zawodowej nie ma żadnych zadań. Tam ma tylko zarząd swoje zadanie. Normalnie rzecz biorąc, starosta jest tylko wyłącznie kierownikiem jednostki organizacyjnej. No nie, jest jeszcze przewodniczącym zarządu. No tak, ale ja mówię o tym, że jest normalnie kierownikiem jednostki organizacyjnej, tak? I zarząd może powierzyć wykonanie uchwały czy tam zadania przewodniczącego zarządu w tej kwestii. Przewodniczącego zarządu, który jakby podnosi się nazywa w zasadzie starostą, chociaż ja uważam, że to nie jest prawidłowe takie potoczne, bo przewodniczącego zarządu, a nie staroście. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, proszę dalej o oddanie głosu. No to już jest. Nasze sytuacje. Grzegorz. Może to zostać. Pan Paweł. Posmutne jest. Pan Kazimierz. Proszę o oddanie głosu. Godzina czasu jest marnowana. Za rzeczy, które tu wówczas Szanowni Państwo, 1 osoba nie głosowała, 14 radnych zdecydowało, że tak zmieniamy paragraf drugi, który otrzymuje brzmienie wykonanie uchwały powierza się zarządowi powiatu gryfickiego. Ale ja dziękuję Pani Przewodniczącej, że do końca Pani była wytrwała i dopilnowała, żeby prawo nie było. Szanowni Państwo, przechodzimy teraz do głosowania. Ty łamałeś wielokrotnie. Przez 4 lata nic nie zrobiłeś, to przynajmniej ogól. Jeżeli 16, to 3 razy tyle. Ogól się wreszcie. Szanowni Państwo, nie ma pytań, więc bardzo proszę tak do głosowania. Przechodzimy na głosowanie nad całą uchwałą. Miałby to nie 4 lata, nie? Tak.
Bardzo dziękuję. Uchwała została jednomyślnie podjęta. Przechodzimy do realizacji punktu 7, a więc 6, przepraszam. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie pozbawienia kategorii dróg powiatowych niektórych ulic na terenie miasta Katowice. Czy tu mamy jakieś pytania? Jeżeli nie, bardzo dziękuję. Proszę tablicę. Państwa proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Uchwała została podjęta siłą głosów. Ja nie wiem, nie jestem tam, że mogę. Została podjęta siłą 13 głosów, a więc uchwałę podjęliśmy. Nie pytałam. Przechodzimy teraz do realizacji punktu 7. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu administracji rządowej wynikającego z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin Za życie. Czy w tej kwestii są pytania? Uchwała była dość mocno omawiana w komisjach, więc myślę, że nie. Bardzo proszę o tablicę. Ale pierwsza sprawa do precyzowania tego, pani przewodnicząca, sprawa tego ostatniego paragrafu. Tutaj? W tej uchwale? Nie podoby. A nie, przepraszam. Nie, jesteśmy za życie. Się. Ale mówiłem to następnie. No to ja dopiero przyjadę z tej poprawki. Tak, tak. Nie ma jeszcze pani Renata? Tak. Pani Wybuch? Dziękuję. 14 radnych głosowało za przyjęciem zapowiedzi uchwały. Przechodzimy do realizacji punktu 8, a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Obsługi Pracowniczych Opiekuńczych Wychowawczych w Gliwicach oraz nadania jednostce statutu. Czy w tej kwestii Państwo chcieli zabrać głos, tak? Pani Starostą, bardzo proszę. Szanowna Wysoka Rado, chciałbym zgłosić poprawkę do tej uchwały, a mianowicie do paragrafu 5. Chciałbym zaproponować zapis. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązywania od 1 czerwca 2022 roku, co zostało wypracowane na wspólnym posiedzeniu komisji. Dziękuję. Dziękuję. Tylko w punkcie 5. Te mocą obowiązywania 1 czerwca 2022 roku. Już moment. Przyjęciem paragrafu 5. Najpierw. Z mocą obowiązującą. Dzięki. Ile pani robi pan? Szanowni Państwo, jesteśmy przy paragrafie 5, który ma otrzymać brzmienie, uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia na mocą nieobowiązującą od dnia 1 czerwca 2022. Tak, i teraz musimy to przegłosować. Bardzo proszę o akcję do głosowania. I co Państwo oddanie głosu? Szanowni Państwo, procedujemy nad uchwałami. Czekam na ciszę. Bardzo proszę o uchwałę, projekt uchwały i tablicę do głosowania. Proszę teraz o oddanie głosu za przyjęciem uchwały. Panie Łukaszu. Dziękuję bardzo. Jednomyślnie podjęliśmy procedowaną uchwałę. Przechodzimy do realizacji punktu 9, a więc podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom dla Dzieci w Gryficach. Tak zrobiłem. Proszę bardzo, pan wicestarosta. Pani przewodnicząca, również proponuję podobną zmianę w paragrafie 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od Panie Kazimierzu, ja jestem za, tak? Proszę oddać głos. Panie Renu, znowu muszę zabrać. To weź tutaj, może takim słowem do ćwiczenia. Bardzo dziękuję. Jednocześnie zrobiliśmy zmianę. Teraz bardzo proszę o uchwałę. Czy w sprawie uchwały ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Jakie uchwały? W sprawie całości uchwały. Przyjęcie statutu. Jeśli nie, bardzo proszę o tablicę. Państwa oddanie głosu. A podwyżka ciastko i bardzo dobry ciastko. Bardzo dziękuję. Przepraszam bardzo, ale pan Kurcia mnie zagaduje, dlatego że spuszczam się. Tylko nie na wyborze. Dobre. Tak mi się rozumie. Podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie utworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej pod nazwą Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Dom dla Dzieci nr 2 w Gryficach. Pani przewodnicząca, ten sam wniosek, paragraf 5, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1.06.2022. Bardzo dziękuję. Czy ktoś by chciał dopytać tutaj w tej kwestii? Nie. Tablicę mamy gotową. Bardzo proszę o oddanie głosu. Dziękuję. Jednomyślnie przyjęliśmy zmianę punktu paragrafu. Proszę bardzo o uchwałę. Szanowni Państwo, skoro nie ma pytań, proszę o oddanie głosu na procedowaną uchwałę. Ja nawet pozytywuję, że będę szefem logistyki, dlatego aby zrobić. Bardzo dziękuję. Jednomyślnie przyjęliśmy uchwałę. Przechodzimy do realizacji punktu 11. Skończyło się uchwały.
Proszę bardzo, interpelacje i zapytania radnych. Czy są? Proszę pan Marek Wąski. Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, panie i panowie radni. Ja pytanie, a w sumie pytanie, nie będę to nazywał interpelacją, ale prośba do zarządu. Wiem, że już to było omawiane, wiem, że jest termin wyznaczony, chodzi mi o drogę Nowielice-Korzysław, ale naprawdę gorąco apeluję panów z zarządu, koleżankę Renatę, przypilnujcie tego tematu, bo uważam, że nic tam dobrego się nie dzieje, a wręcz mam złe informacje. Nie wiem, czy faktycznie będzie tam akwarka zrobiona, tak jak było omawiane, ale bardzo proszę, naprawdę, bo to są sygnały bardzo smutne. Jeżeli chodzi o na miejsce, warto pojechać, zobaczyć. Sam jechałem, dalej są dziury nie zrobione. Wygląda to katastroficznie. W tym tygodniu zostało to wykonane. W poniedziałek jedziemy, żeby pokierać liście. Pojawiłem w zeszłą środę w poradzie. Ja jeszcze nie byłem w środę. Co środę wszedł, tak. Bo była tragedia. W poniedziałek jedziemy, żeby to obejrzeć i zadzwonić. Bo jeszcze jutro będę poszedł. To bardzo was proszę, bo mówię. W czwartek, jak byłem, była katastrofa. Przepraszam bardzo. Mogę odpowiedź do mojej interpelacji, że prace mają być ukończone do końca maja, tak? Tak. Coś się zmieniło. Już skończył pracować. Już zaczęli pracować, ale to, kiedy ma być. To był maksymalny termin. To był maksymalny. Zawsze chodzi o to, bardzo proszę, pan Grzegorz Burczak. Szanowna pani przewodnicząca, dziękuję za udzielenie głosu. Mam zapytanie. W całym głosie to oczywiście chciałbym przeczytać. To pytanie jest połączone z moją interpelacją z ubiegłego roku i brzmi ono tak. Nawiązaniu do interpelacji z 30 sierpnia 2021 roku wobec braku realnych działań zmierzających do wypracowania stanowiska w sprawie przyszłości Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Gryficach. Temat non-stop gwałtowany. Szanowni Państwo, chyba wiecie, że jest dużym zagrożeniem, że Muzeum Kolejki właściwie, to jest oddział terenowy, można byłoby tak nazwać, Muzeum Narodowego w Szczecinie. Jego przyszłość jest pod bardzo wielkim znakiem zapytania. Jest mocno zagrożona. Ja monitoruję ten temat od wielu lat. Jestem bardzo zaniepokojony brakiem jakiejkolwiek inicjatywy ze strony powiatu, ze strony gminy Gryfice. Najwięcej zaangażowania widać po stronie wójta Rewala, ale to nie jego jakby interes chyba zasadniczy. Chociaż ma już kolejkę, mógłby ewentualnie przejąć też i ten temat. Ale to przecież trzeba by rozmawiać z wójtem. Ja dostałem odpowiedź swego czasu na tą interpelację z ubiegłego roku, że w dniu 28 września odbyły się jakieś spotkania, rozmowy, konsultacje pana starosty właśnie z gospodarzami gmin. Nie mam odpowiedzi na ten temat, dlatego zwracam się dzisiaj na piśmie. Jakie podjęto ustalenia w sprawie przyszłości ratowania Muzeum Kolejki Wąskotorowej w Gryficach, ewentualnie współpracy z Nadmorską Kolejką Wąskotorową w tym zakresie, które miały być ustalone podczas spotkania z burmistrzami, o którym przekazywał mi pan starosta w dniu 28 września 2021 roku. Jeżeli by pan starosta był dzisiaj tak uprzejmy i powiedział chociaż w zarysie, czy w ogóle takie spotkanie się odbyło i czy jakieś ustalenia podjęliście, byłbym bardzo wdzięczny. Jeżeli nie, trudno, uzbroję się w cierpliwość i złożę to zapytanie, po prostu będę czekał na ustalony termin. Zgodnie z informacją starosty powiatu gryfickiego miało dojść także do ustaleń na szczeblu marszałkowskim. W związku z tym też rozszerzam oczywiście moje zapytanie, jakie podjęto w tym kierunku działania. No i trzecia część mojego zapytania to tak naprawdę, jakie działania podjęły władze powiatu z własnej inicjatywy celem ratowania działalności tego muzeum, bo na stronie powiatu cieszymy się, chwalimy się tym majątkiem, tą perełką kultury. Jest to jedyne tego rodzaju muzeum na nie tylko całym wybrzeżu gryfickim, ale na całej ścianie zachodniej Rzeczypospolitej Polskiej. Szkoda byłoby oddawać to w inne ręce albo doprowadzić do tego, że będzie po prostu eksponat po eksponacie wywożony. Bo są wywożone. Mówi się, że póki co do remontu, mówi się, że do jakichś innych muzeum. Ale jak 10 lat temu
gdzie już 12, w 2010 pierwsze ekspozycje wyjechały, tak do tej pory nie wróciły, no bo hulają sobie pięknie gdzieś tam w Koszalinie, albo po kolejkach prześnieńskich i tak dalej. Czy zależy nam... Pani radna Korek, czy zależy nam, pani radnej Korek, panu radnemu Czernemu, czy zależy nam, wam, panowie i panie, na tym, żeby uratować to muzeum? Bo mamy generalnie chociaż pośredni wpływ na to i też mnie interesuje wasze stanowisko, bo być może tylko mi zależy na tym, żeby Muzeum Kolejki w Gryficach zostało. Ale wasze zachowanie naprawdę w tym momencie bardzo jest niefajne, niegrzeczne. Ja zostawiam to zapytanie w formie pisemnej na ręce pani przewodniczącej. Jeżeli pan starosta jest w stanie odpowiedzieć, to zanim przejdę do kolejnych zapytań. A ile można pan zapytać? Pani starosta, dobrze, mogę liczyć czy pytać dalej? Pytaj dalej. Dobrze. Ale dziękuję. No to pytam dalej. Paru zdań, ale pytaj dalej. To jest ważne, to na pewno to się mobilizuje i działania podjęliśmy tak wszyscy łącznie. Spotkaliśmy się swojego czasu z marszałkiem województwa i z wicemarszałkiem i były podjęte decyzje, że dojdzie do drugiego spotkania. Pół roku temu dowiedziałem się, nie tak dawno, pół roku temu na zarządzie zdecydowali zarządzie urzędu tak wojewódzkiego, marszałkowskiego, że podjęli decyzję o przekazaniu tej jednej lokomotywy dla stowarzyszenia, które ma się zająć remontem kapitalnym, odrestaurowaniem tej kolejki. Ona ma być sprawna i ma poruszać się po torach i jeździć po prostu. I to była inicjatywa, i proszę, no właśnie najprawdopodobniej nie, to była inicjatywa wicemarszałka, gdzieś tam przeforsował to, nie poinformowano nas, nie poinformowano władz. Jest to, te wszystkie eksponaty są własnością Muzeum Narodowego i nie muszą co powiedzieć. I nie muszą, bo organ, tak, organ z marszałkowski, tak. Taką konferencję, wideokonferencję, to połączone, dotyczącą ustawy o uchodźcach i tam tych problemów związanych z uchodźcami. No i na to spotkanie, jak się później pojawił się wicemarszałek, to skorzystałem z tej okazji, widziałem, że wychodzi, bałem się, że on wychodzi już na opuszcza to spotkanie, że nie zdążę, to na korytarzu go tam złapałem i wprost pytałem, mówię, co to ma znaczyć, co jakby tutaj, że tam po nocach i tak dalej. On się żachnął, bo taka była informacja wcześniejsza, on się żachnął po jakichś nocach, albo to może gabaryt, bo coś tam, tak nie do końca byłem zorientowany, jaki był przebieg tej akcji. Ja pamiętam dokładnie, że pół roku temu gdzieś tam na zarządzie podjęta była decyzja o przekazaniu tej lokomotywy dla stowarzyszenia. I był na tym spotkaniu był również poseł Artur Łącki. Poprosiłem Artura Łąckiego, żeby razem ze mną do Gembrewicza jeszcze na tym spotkaniu i go tam powiedzmy zaatakować na sposób przeprowadzenia tego, bo wpływ mam niewielki, ale to co zrobili, że nie informując nas o tym, rozegrali to gdzieś tam po swojemu, że tam zaraz okrążyli inni i tak nie do końca można było jakieś tam wypracować stanowisko, zresztą wyginał się nie do końca mówiąc. Stwierdził też fakty, że był ten dyrektor, tam dostał koncepcję, miał 200 tysięcy na koncepcję opracowaną, że teren za mały tutaj, że tu się nie dałoby tego zrobić,
że to trzeba poszerzać, nie? Że to kuleje, bo niedofinansowane i tak dalej. Nie? To do kogo te pretensje? No i w sumie no nie było takiej, i powiedziałem wtedy, że do tej rozmowy wrócimy, bo tego nie odpuścimy, bo nie w ten sposób się załatwia, nie w ten sposób się takie realizuje zadania, jak tutaj lokalne samorządy o tym nie wiedzą, bo nie potrafimy się nawet bronić przed Grzegorzem Buczą. No bo to jeżeli wiesz, no jest akcja taka, jest akcja taka, to nie potrafię tego sensownie wyjaśnić. Nie? Bo w nocy nawet taką informację miałem, że w nocy. No zdaje się, że nie w nocy, że to nie jest gabaryt, że tam w nocy trzeba było tylko pójść po pół. Nie, dobra, to nie ma znaczenia. Zresztą to nie ma znaczenia. Ja myślę, że no fakt się dokonał. No to już jakby oczywiste. No, stowarzyszenie ma wyremontować to i będzie z tej kolejki korzystało. Nie? Będzie ta kolejka zawsze gdzieś tam po innych regionach ciągała wagoniki albo coś w tym sensie, bo to nie robią tego sobie amuzą, tylko mają określony cel. No i tyle, co wiem na ten temat. Proszę złożyć zapytanie i będziemy starać się, żeby jeszcze to szerzej omówić. Ja tu poproszę jeszcze panią Renatę, żeby też w tej kwestii się wypowiedziała. Szanowni Państwo, szanowny kolego Grzegorzu, ja bardzo szanuję Twoje zaangażowanie w sprawy muzealne, w sprawy historyczne, zabytki w naszym powiecie, bo w zasadzie jako jedyny podnosisz głos w tej kwestii. I wcale się nie obrażam, jak na mnie furczysz, że nie słucham. Proszę Państwa, Muzeum Kolejnictwa w Gryficach jest to muzeum, które podlega pod Muzeum Narodowe Zofilia, Muzeum Narodowego w Szczecinie. A Muzeum Narodowe w Szczecinie jest utrzymywane z dotacji marszałka. Tak, są zadania ustawowe marszałka, między innymi utrzymanie Muzeum Narodowego. I proszę Państwa, niewiele muzeów w naszym powiecie. I myślę też, podobnie jak Grzegorz, że takie zabytki powinniśmy chronić w sposób wyjątkowy. Kolej w naszym powiecie powstała w 1880 roku. Była to zarówno szerokie tory, jak i wąskie, a więc kolejka ma historię 140-letnią tutaj i odgrywała niebagatelną rolę w rozwoju Pomorza. I muszę jeszcze Grzegorzu powiedzieć, że my jako Ośrodek Kultury także promujemy właśnie kolej, to Muzeum Kolejnictwa w Gryficach, robimy tu nagrania różnego rodzaju dzieła i na przykład czytamy dzieciom lokomotywę i mamy zrobione takie fajne nagranie z tego właśnie Muzeum Kolejnictwa. I no, powtarzam, że jest mi bardzo bliska sercu idea muzealna. Wiesz doskonale, że w zasadzie od niczego powstało muzeum w Trzewiatowie. Poza tym, o ile mi wiadomo, powstaje Izba Regionalna w gminie Karnice. Izba Regionalna jest w gminie Brojce, tak? Muzeum Bramie Gryfica i Muzeum Kolejnictwa. Także cieszmy się, że po prostu te miejsca się rozwijają, mówią o naszej tożsamości. Rybołówstwa. No i Muzeum Rybołówstwa w Rywalu to także muzeum, które jest filią Muzeum Narodowego w Szczecinie. Nie. Wójt łaskawym wzrokiem patrzy na muzeum i zawsze je dofinansowuje, bo może dofinansować jeszcze ze swojej puli, to jest oczywiste. Czyli odmiennie niż oni. Wracając do słuchajcie Państwo, do tej wspólnej kwestii, no taka wyszła historia z tą drogą na Wielice Gorzysław, ale jesteśmy zabezpieczeni tym, że całkowity koszt tej drogi wynosi 2 miliony złotych i wykonawca nie dostał 2 milionów. Po prostu czekamy na uporządkowanie tej drogi i 500 tysięcy czeka na niego w momencie, kiedy będzie ta droga zrobiona tak, jak należy. Może nawet przed terminem, który wyznaczyliśmy. Renia już jest zrobiona, w przyszłym tygodniu będą odbiory, zobaczymy, obejdziemy, zobaczymy, jak teraz jest to. Policzę, panie, to jest gwarancja na wykonaną
pracę na 36 miesięcy. 36 miesięcy, czyli ta relacja... Panie Przewodniczący, ja naprawdę w niezwykle ważnej sprawie formalnej. Ja chciałem zwrócić uwagę Pani Przewodnicząca, że my jesteśmy w czasie warszawskim i londyńskim. To może zakłócać nam myślenie i tak dalej. Mamy czas tutaj warszawski, nie londyński. Ja jako przedstawiciel niezależnego, niepodległego państwa protestuję. Zadania musimy zrealizować. A miałeś zaprotestować, że bardzo fajna uwaga, proszę. Pani Przewodnicząca, mogę do Pani powiedzieć, że ja mam wiedzę. Trzy zagadnienia, teraz się Ja tylko bardzo krótko w temacie tego, co usłyszałem. Zegar przestał. I żeby może ułatwić zadanie zarządowi, jak mi się wydaje, powinniśmy podjąć stanowisko jako rada. I to miałoby wymierny, autentyczny przekaz do sejmiku, do marszałka, do zarządu wojewódzkiego, że nie zgadzamy się z takim działaniem, które powoduje, że wyjeżdża stąd sprzęt i dochodzi do, bez naszej wiedzy, do takich właśnie okoliczności. I wtedy na pewno nie będzie to rozmowa, tutaj nie umniejszam rangi panu staroście, rozmowa między przewodniczącym zarządu powiatu, a przewodniczącym zarządu województwa, tylko będzie to stanowisko całej rady i będzie to wybrzmiałe w oświadczeniu, czy właśnie w podjęciu stanowiska, że do takich historii nie powinno w przyszłości dochodzić. Marku, ale mowa była o tym, że ponoć ta lokomotywa pojechała do renowacji. Co usłyszałem ze słów pana starosty, że jest podjęta decyzja na zarządzie województwa, że jakieś stowarzyszenie, nie nasze, tylko zewnętrzne, otrzymało tą lokomotywę, zamiast za wyremontowanie będzie z niej korzystało na innym terenie, nie na naszym. Ja do tego się właśnie odnoszę, że jeżeli zarząd województwa podjął taką decyzję, nie informując, to nie miał obowiązku, no bo nie miał, ale w imię dobrej współpracy i TPL, że to jest tutaj na terenie gryfickim, moim zdaniem na pewno stanowisko całej rady będzie dużo bardziej znaczące, aniżeli, mówię, jakieś rozmowy dzisiaj prowadzone. Także to już za nie było, trzeba uznać, bo stała się rzecz, na to już nie, tego nie odkręcimy, ale na przyszłość może to powodować, że takie historie nie będą miały miejsca. I do tego bym zmierzał, żeby to było stanowisko całej rady. Bardzo dziękuję. Ale Renatka, no nie słuchałaś pana starosty. Zarząd podjął decyzję. Koniec. Już jesteśmy poza Katarem. Nie ma kolejki, nie będzie. Bo Rewal już to przerobił, to znaczy właśnie Rewal, ten parowóz rewalski właśnie poszedł, zniknął, on jak poszedł do renowacji, już więcej nie wrócił. A był ponoć w dużej wartości muzealnej, bo to był bardzo stary egzemplarz. Ale nasuwa mi się tutaj pytanie teraz. No jeżeli teraz stowarzyszenie chce się zająć renowacją następnego, powiedzmy sobie, parowozu, a gdzie on będzie jeździł? Przecież pójdzie do nas, do Rewala, rozumiem. A jeżeli gdzieś gdziekolwiek pójdzie, to jest, no, co my z tego zyskujemy? Przepraszam bardzo. Nic. Nic. To przemyślmy, czy przepraszam cię, Renato. Przemyślmy, czy robić ścieżkę rowerową, czy próbować zrewitalizować właśnie tory odnośnie Rewala, chociaż żeby ożywić na przykład Trzebiatów, to powinno być przywrócone. Przecież masa ludzi odwiedzi Trzebiatów, a więc automatycznie Trzebiatów będzie inaczej funkcjonował, inaczej będzie żył. Bo jest mało infrastruktury, która może cokolwiek
zastąpić. A to jest naprawdę taka przyjazdka parowozem do Trzewiatowa z powrotem. Żyje Trzewiatów, żyje Rewal, będzie mają zajęcie. To należałoby pomyśleć, bo co z tego, że my się zajmiemy jednym parowozem i on zostanie i może dziś pojedzie na inną część Polski. Ale nie oddawajmy na zasadzie takiej jak dzisiaj, że przekazane zostało, już koniec, nie wróci, będzie jeździło sobie po innych torach w innym województwie. W województwie naszym, ale w innych torach. Nie, bo to nie oddali, bo to do Koszalina. No Koszalin dość sprzętnie tam. No korzystać. Nie mamy pewności, że nie ma do tej rozmowy, że nie wrócę. Ja myślę, że jakby Gres czy Biatów się w to włączył, to by chyba się włącza, tak jest. To robisko. Co drugi, Leszek, co drugi bochenek chleba na parowóz. Tak jest. No niech żeby rzucał. Ja bardzo dziękuję panu radnemu Markowi i bardzo bym prosił w takim razie, żebyśmy może teraz, dzięki przychylności większości radnych, podejrzewam, podjęli tą decyzję, że to stanowisko wyartykułujemy wobec zarządu województwa. Ja jestem w stanie się podjąć z dokładną argumentacją historyczną i z chronologią wywożenia tych zabytków, bo trzeba mieć na uwadze to, że trzy najcenniejsze zabytki zostały już wywiezione. Trzy najcenniejsze są wywiezione. A to już jest kolej, tak? Tak, mówimy o Muzeum Kolei. Nie mówimy o tym, co ma Rewal, bo Rewal ma kolejkę, a Muzeum Kolejki to są dwa zupełnie odrębne podmioty. To jest kompletnie inna rzecz. To, że wójt Rewala jest przychylny i chciałby się w to włączyć, nawet sam przecież się nie włączy, tak? Bo to gigantyczne pieniądze i tak dalej. Ale już trzech eksponatów najbardziej cennych nie ma. Znów po nocy ktoś nam, powiatowi wywiezie, nawet nas marszałek nie powiadomi, bo nie musi, a jeżeli on nie wie, że wybrzmi stanowisko, no to będzie po prostu uważał, że być może trzeba wywozić kolejne, aż tutaj będzie teren do zaorania. Wiemy o tym, że teren jest gminy, obok jest teren bodajże Rewala, żeby było ciekawiej. Można to spiąć, liderę mógłby być przecież powiat Gryficki. Przecież ta lokomotywownia należy do Rewala. Ta hurtownia z boku budowlana też należy do gminy Rewal. No taką mam informację, taką mam wiedzę. Czyli można by to połączyć, tak? Powiat mógłby jakby to wszystko spiąć i możemy takie stanowisko podjąć. Jeżeli jest taka wola rady, ja mogę przygotować takie stanowisko, zarząd zobaczy, czy to pasuje. Na gospodarczej, na komisji. Super. To. Przepracujemy to, bo to nie. Bardzo nie, nie wiemy nawet co zostało. Odnośnie kolejki, tak? Ja tylko chwilę Grzesiowi, wiesz, żeby było. Ale ja tylko wam powiem jedną rzecz. No, nie chciałbym się wypowiadać za wójta Rewala, ale z mojej wiedzy już nie przeprowadzi rozmowy, żeby to muzeum, które mieści się w Gryficach, wciągnął właśnie do swojego muzeum, które znajduje się w Niechorzu i żeby zarządzał jednym, drugim muzeum. Więc przeniesie jego Niechorza? Nie przyniesie, tylko po prostu będzie zarządzał. Zostanie tak, tak samo jak zarządza. Też powinien powiedzieć. Nawet jak przeniesie, to żaden problem. Żeby otrzymać. Proponuję, żebyśmy raczej też zasięgnęli informacji, co planuje wójt Rewal, na jakim jest etapie. I dopiero możemy się włączyć, tak? No bo może inaczej powiedz, że jesteśmy gotowi się włączyć do tego, żeby coś zrobić. A może już jest na takim etapie rozmów, że nie wiemy, a już ma temat dogadany z województwem, tak? Więc tutaj myślę, że nawet byśmy musieli się dobry, rozmówić, panie starosto. I jeżeli są prowadzone nadal rozmowy, to jak najbardziej włączyć się do tego. Tak jest. Słuchajcie, to muzeum jest w bardzo złym stanie technicznym, tak? Musimy zdać sobie z tego sprawę, że jeżeli wójt weźmie to muzeum jakby w zarząd jakiś, tam, będzie musiał dokonywać renowacji poszczególnych eksponatów. One nie są zadaszone, więc stoją na deszczu i części drewniane niestety są już lekko spłuchniałe. Trzeba było to robić jak najszybciej. A druga kwestia to jest taka, że całą sieć wąskiego toru przejęła gmina Rewal. I na pięknym moście w Nowielicach, kolejowym, naprawdę wybitny most, jeżeli chodzi o technikę, wisi tabliczka, że właścicielem jest tego zabytku gmina Rewal. Podobnie budynek małej kolejki, gdzie sprzedawano bilety, fajna rzecz, on tam swojego czasu coś tam płonęło mi, jest także własnością gminy Rewal. Miało tak być, że zaczynało się
remonty, rewitalizacje budynków kolejowych w gminie Rewal, a potem miało się to zadać w gminie Trzewiarny. Tymczasem kocze ta ciurcia w gminie Rewal, natomiast Trzewiarny. Ale są plany, żeby dojechała do Trzewiarny. Nie ma. Są. Więc ja oczywiście. Plany mogą być tylko czasu na ich realizację. Burmistrz, wójcie, rozumiem. Ale my rozszerzyliśmy całkowicie temat. Tutaj tylko i wyłącznie chodziło, jak rozumiem, radnemu burczy Grześkowi, żeby nie dochodziło do takich sytuacji, że z naszego terenu wyjeżdżają eksponaty, a my jako gospodarz tego terenu, jako powiat, dowiadujemy się o tym na zasadzie już sprawy załatwionej i koniec. Tak? Tylko i wyłącznie o to, żeby na przyszłość z nami ktoś o tym chociaż grzecznościowo rozmawiał, a nie dokonywał takiego zaboru. Ale warto też poruszyć. Zaboru, bo tak samo jakby z pałacu Renaty pod jej nieobecność ktoś wyniósł eksponat i powiedział, bo jestem właścicielem tego eksponatu i mogę. Ale tylko to tak kiedyś, festiwal gitarowy odbywał się w Trzewiatowie, tam były początki przez wiele edycji i został on wykradziony do powiatu. A potem do Rewal. Ale już nie ma nawet. Ale już nie idziemy w złym kierunku, a ja mam ziemniaki ustawione na gaśle. Proszę bardzo, to bolesne. Ale było. Szanowna Pani Przewodnicząca. Druga kwestia dotycząca mojego zapytania ze stycznia. Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo. Druga kwestia dotycząca mojego zapytania ze stycznia dotyczyła informacji związanej z funkcją, którą pewnie nie tylko. Tak, było petycji na stronie powiatu, co jest obowiązkiem ustawowym. Bardzo się cieszę, że zakładka została stworzona, bo faktycznie po mojej interpelacji została stworzona zakładka, tylko ona jest bardzo dziwnie wybiórcza, bo na stronie nie ma informacji o petycji z Sadlenka, nie wiem dlaczego. Jest za to informacja o petycji, która w ogóle nie dotarła do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Ja sobie pozwoliłem ją wydrukować właśnie z tej strony dzisiaj. Adresowana do pani Agnieszki Mackoj, przewodniczącej, petycja mieszkańców wsi Pietrzyno Gorzysław, wydrukowana 7 stycznia 2022. To nie o to chyba chodziło, bo to mają być petycje, które przechodzą przez ręce, a właściwie przez Radę Powiatu. Czyli jeżeli ta petycja była na rękach pani przewodniczącej, pani przewodnicząca ją skierowała nie do komisji, tylko do zarządu i zarząd poczuł się kompetentny do realizacji tej petycji, to odpowiedź powinna być też na stronie właśnie powiatu, która powinna na te pytania, które tutaj są od mieszkańców, czy powinna być zawarta na stronie. Nie ma żadnej odpowiedzi. Czyli to nie o to chodzi, że jedne petycje zamieszczamy, drugich nie zamieszczamy, odpowiedzi w ogóle nie ma na te zagadnienia. Panie starosto, proszę dopilnować tego tematu, żeby to było tak, jak mówi ustawa, że jak jest petycja, to odpowiedź do petycji i przede wszystkim ta ładna ścieżka, tak, proceduralna. I teraz proszę mi też odpowiedzieć na to pytanie. Petycja z 7 stycznia 2022 roku. Wnoszący petycje są tu zamazani, ale wiadomo, dotyczy wsi Pietrzyno, Gorzysław, Nowielice, Roży w sprawie remontu drogi powiatowej na odcinku Nowielice, Gorzysław. I tutaj są tego rodzaju kwestie podniesione, że oczekują odpowiedzi na takie pytania. Jakie są remonty planowane? Dlaczego zostało sprzedane drewno z wyciętych szpalerów? Komu? Gdzie się znajduje? Tak? I jeżeli takie pytania padły w petycji... Zarządów powiatowych odpowiedziano. Bardzo dobrze, ale jeżeli to jest petycja i w formie petycji zostało to przyjęte, to odpowiedź też powinna być na stronie naszej powiatowej. Panie Grzegorzu, jeszcze inaczej. Nie tak. Jeśli wpływa do powiatu petycja, to po to jest ustawowa komisja. A to już tak? Tak, a nie, że no, na jakiej podstawie inny organ, czy w tym wypadku tak, zarząd odnosi się do petycji, skoro jedyną uprawnioną jest komisja skarg. Też tak twierdzę, dlatego chciałbym dzisiaj uzyskać odpowiedź od pani przewodniczącej, dlaczego przekierowała to na zarząd, a nie na komisję skarg, wniosków i petycji. Jest to ewidentne łamanie prawa. Szanowni Państwo, to, że ktoś nazwie jakiś dokument petycją, to nie znaczy, że to spełnia normy petycji. No to czemu jest w zakładce petycję, tak? Czyli popełniacie błędy cały czas, tak? Nie, no ale to nie popełniacie tych błędów, bo albo coś jest petycją, to się tak nazywa. Ale czy nie są jakieś przeszkody, żeby umieścić na stronie coś, co wpływa do powiatu?
Nie ma tajemnicy. Dlaczego to nie jest? Ale pani przewodnicząca, to ja ciągle tłumaczę. Zgodnie z ustawą, jeżeli wpłynęła petycja, która nie była uznana za petycję, oczywiście nie ma żadnych przeszkód, to odpowiedź powinna być. Na te pytania, które zawarte są i zapisani je mieszkańcy, powinna być odpowiedź. No zostawię odpowiedź, no to super, ale powinna być na stronie powiatu. Tak jak cały czas twierdzę, nie ma w ogóle informacji na temat petycji Zadebka. Dlaczego? Nie wiem. Powinno się to znaleźć, tak? Ale tu już mam nadzieję, że pan starosta zapisał, odpowiednie służby to uzupełnią i będzie sprawa jasna i czysta. Trzecia kwestia, tak? Chciałbym już zamknąć i oddać głos kolejnym radnym. Też dostałem odpowiedź ze stycznia na moją interpelację dotyczącą tego nieszczęsnego przejścia między drogą wojewódzką, właściwie obwodnicą, pierwszą nitką, a naszą drogą powiatową do Znikładia do Prusinowa. I tam podniosłem ten temat, że nie wiadomo jak ten chodnik ma być zrealizowany i jakie będą dalsze plany związane właśnie z właściwym oznakowaniem. Dostałem odpowiedź, że oznakowanie warunkowym znakiem stopu w odległości 2 metrów od skrzyżowania i super. I byłem sobie, to sprawdziłem, jest. Bardzo się cieszę, że dokładnie tak to zostało zrealizowane. Ale w drugiej części odpowiedzi od pana starosty mam informację, że jest przejście dla pieszych na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej z drogą powiatową, które oświetlone zostało za pomocą dedykowanych urządzeń w taki sposób, aby kierowca miał możliwość obserwacji sytuacji drogowej tuturutu. Nie ma tam żadnego przejścia dla pieszych. Czy my planujemy w związku z tym, że będzie tam remont robiony, bo wiem, że przecież środki zostały przeznaczone, jest to ujęte w projekcie, kładkę tam wybudujemy, czy co? Inne pytanie. Byłem tam w tamtym tygodniu. Nie ma przejścia dla pieszych? Ta odpowiedź jest nieprawdziwa. Czy my wybudujemy tam kładkę? Czy jakie są? Co jest prawdą? Na tak. Proszę precyzyjnie odpowiedzieć, a jeżeli pan nie znalazł się odpowiedzi, to tak, prosiłbym w najbliższym czasie. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Proszę panią Radnych. Bardzo dziękuję panu przewodniczącemu. Moje pytanie również dotyczy komunikacji, niemniej jednak nie komunikacji związanej z kolejką, a mianowicie linii autobusowej z relacji Trzebiatów Kołobrzeg. Tak? Czy są poczynione jakieś kroki w tym kierunku, bowiem jest problem ten monitorowany już od dłuższego czasu. Ostatnio na komisji pan wicestarosta tak wspomniał, że były przeprowadzone rozmowy, tak? Ja bym chciała wiedzieć, na pan, bardzo proszę o odpowiedź. Na jakiej etapie, czy jest nadzieja, że mieszkańcy gminy Trzebiatów będą mogli spokojnie podróżować do pracy, nasza młodzież do szkoły czy na zakupy? Odnosząc się do zapytania, jak sobie państwo radni przypominacie, w zeszłym roku pilotaż w obie gminy, czyli na wniosek gminy Grojce i gminy Rewal, zostały uruchomione linie Szczebiatowa przez Grojce do Krytic. Druga linia, kilka połączeń między Rewalem a Gryficami. Oczywiście to o tym, jakie są zapotrzebowania, kiedy te autobusy powinny jechać, są informacje w gminie, bo to mieszkańcy do włodarzy, czy też do gmin zgłaszają swoje potrzeby i powiat na tych, na zasadzie wniosków złożonych przez gminę, przygotowuje wnioski o dofinansowanie. Gmina Trzebiatów akurat wtedy nie uczestniczyła w tym składaniu wniosków. Uzgodniliśmy, że będziemy robili to po nowym roku i faktycznie tydzień temu odbyło się spotkanie z gminy Trzebiatów, wpłynęła wreszcie do nas informacja, kiedy chcą połączenia, jakie połączenia, ile połączeń i o których godzinach, bo te informacje, jak już wspomniałem, wpływają do gminy i gmina przygotowuje nam informacje po to, żebyśmy my złożyli konkretny wniosek o konkretne potrzeby mieszkańców. Na ostatnim spotkaniu jednocześnie jeszcze doszło do uzupełnienia, że jedno połączenie, które planowała gmina Trzebiatów, zostanie przedłużone aż do Rewala i autobus z Rewala będzie przez Trzebiatów jeździł do Kołobrzegu, bo też wójt, który był na tym spotkaniu, stwierdził, że jest potrzeba takich połączeń. Na podstawie tych informacji, które otrzymaliśmy z gminy Trzebiatów i z gminy Rewal, będzie złożony wniosek do wojewody o dofinansowanie kilku połączeń w kierunku Kołobrzegu. Chcę jednocześnie też przypomnieć, że złożyliśmy zapytanie do i powiatu kołobrzeskiego i gminy Kołobrzeg w sprawie uczestnictwa w tych połączeniach.
i powiat kołobrzeski, i gmina Kołobrzeg odmówiły. To znaczy, w sensie tym, że nie będzie tak, że oni nam zabronią wjazdu, tylko nie będą uczestniczyć finansowo w tym procederze, my będziemy musieli sami po prostu tą kwestię rozstrzygnąć między sobą. Także na najbliższy składany, czy też termin ogłoszony przez wojewodę, zdaje się, że teraz na początku kwietnia, czy też do świąt, my będziemy składali wniosek o dofinansowanie tych linii, które są planowane Szczebiatowa i z Rewala przez Szczebiarzy. I dodam jeszcze jednocześnie, że na przykład też ten wniosek pilotażowy, który był wcześniej, spowodował, że na przykład niektóre połączenia, które były Szczebiatowa przez Brońce, z trzech linii została jedna, ponieważ się okazało, że w dwóch połączeniach no, nikt nie jeździ. Nie było potrzeby. To też właśnie pokazuje, że bardzo ostrożnie trzeba składać te wnioski, żebyśmy nie wozili powietrza, bo pamiętajmy, że my też uczestniczymy jako finansowo w tym i jeżeli się okazuje, że coś nie ma sensu, to może nie ma potrzeby, tym bardziej, że pamiętajmy, że Szczebiatowa jest też pociąg, jest połączenie pociągowe. Szczebiatowa, ale nie z miejscowości. Okej, ja wiem, mówimy o Gowańczy, jednej, drugiej i Gorzutawie, czyli tych miejscowościach, które są tam dane. I tutaj jakby nie ma sprawy, gmina Szczebiatów dołożyła starań, przedstawiła nam ilość linii, propozycji i będzie składanie w kwietniu. Jak będzie ogłoszone oczywiście na pół. Trzeba pana do słowa, panie starosta. Teraz bardzo proszę, pani Renata Korek. Szanowni państwo, ja mam do państwa i chciałam wnieść interpelację, czego ona dotyczy. A mianowicie dotyczy ona wydawnictwa, które miało już dawno temu powstać, a mianowicie wydawnictwo dotyczące powiatu gryfickiego. Miało to być wydawnictwo albumowe. Każda gmina miałaby tam mieć swoją część. Głównie dotyczącą oczywiście przyrody, warunków przyrodniczych, zabytków, bo przecież mamy czym się pochwalić. Powstało jedno wydawnictwo i chwała za to, bo to było też fajne wydawnictwo dotyczące kuchni pomorskiej, tak? Zawarte też były w tym wydawnictwie przepisy ze wszystkich stron naszego powiatu. I to jest to jedyna książka, która się ukazała. Obserwuję wydawnictwa, na przykład w powiecie, gdzieś tam w okolicach, na przykład Słupska, czyli daleko nie szukając, Sławno na przykład. Tam rocznie powstaje taki wydawnictw Multum. Poszukują oczywiście pieniędzy i myślę, że czas najwyższy, żebyśmy takie wydawnictwo, które jest naprawdę ważne i istotne, osoba, która ma takie wydawnictwo, orientuje się, ile jest gmin w naszym powiecie i jakim zasobem po prostu dysponujemy. Mamy się naprawdę czym pochwalić i warto byłoby, bardzo prosiłabym, aby promocja tym się zajęła, stworzyła sztab ludzi, którzy pracowaliby przy tym, bo trzeba osobno zrobić przyrodę, osobno zrobić zabytki, osobno jeszcze zrobić sprawy geograficzne. I warto byłoby doprawdy, proszę państwa, o coś takiego się pokusić. Co prawda powiat gryficki dysponuje dwoma zabytkami i tylko, a mianowicie są to dwa DPS-y. Nie są to bardzo stare zabytki, ponieważ na przykład DPS w Jarolinie został otwarty, tak? Budowany był na przełomie XIX-XX wieku, a w roku 1906 oddany do użytku jako szpital psychiatryczny na 1000 osób. I za czasów hitlerowskich, to był rok chyba 41, nastąpiła eksterminacja ludzi Niemców. Wszyscy oni zostali zakazowani silnikami diesla. Jedna osoba uratowała się z tych 1000 osób. Był to szpital bardzo nowoczesny, jak na owe czasy. I stara się powtarzać, to samo zeszło. Dziękuję bardzo. Pan Marek Głogowski. Szanowni państwo radni, ja w temacie spotkania, które się odbyło w gminie Trzewiatów na wniosek radnych miejskich, doszło do spotkania między radnymi powiatowymi a radą, przedstawicielami Rady Miasta. Był również na tym spotkaniu pan burmistrz Domański. I tutaj w tym temacie jakby o jedną rzecz apeluję. W najbliższym czasie, a dzisiaj miałem przyjemność rozmowy z panem Zygmuntem Dziergucem, radnym sejmiku wojewódzkiego, w najbliższym czasie dojdzie do ukończenia inwestycji w postaci obwodnicy Trzewiatowa.
Co za tym idzie, musimy się spodziewać, że marszałek województwa, zarząd województwa wystąpi do nas z inicjatywą przekazania w drodze ustawy kaskadowej do powiatu ilości kilometrów, które będą wynikały z tego, co zostało wybudowane. Namawiam, uprzedzam i proszę zarząd, że przy takiej informacji, aby już jakby zawczasu wykonał działania, które będą informowały, że na podstawie rozmów przeprowadzonych właśnie na tym spotkaniu, to gmina Trzebiaków będzie skłonna przejąć w ramach ustawy kaskadowej i żeby nie doszło do sytuacji, że zostaniemy obarczeni jako powiat ilością dróg kilometrów przez marszałka, a tym samym będziemy próbowali oddać dla Trzebiatowa, dla gminy Trzebiaków ulice powiatowe. I mówię o tym z pełnym tutaj wyczuciem czasu, dlatego że mówię niebawem, bo do końca czerwca jest termin zakończenia prac obwodnicy Trzebiatowa, żeby nie doszło do sytuacji takiej naturalnej przekazania w ramach ustawy kaskadowej przez marszałka tej ilości kilometrów. I o to proszę i apeluję do zarządu, żeby był wyczulony na nieprzyjmowanie. Nieprzyjmowanie zaznaczam od marszałka z uprzedzeniem, że gmina Trzebiatów chce podjąć właśnie sama tej... No ale żeby nie było tak, że... No dobra, to tylko tyle z mojej strony. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Mogę od razu powiedzieć. Tak, te rozmowy zostały zainicjowane. Umówiliśmy się z burmistrzem, że to on teraz dokona wyboru pierwotne, czy pierwszą decyzją narzucaliśmy, bo wynikało to również z tego, że jak to kawałki osiedlowe zupełnie dalekie od definicji drogi czy ulicy powiatowej, a w drugim wymiarze, proszę bardzo, tak jak dla gminy Gryfic, też w kontekście tego, tych przemyśleń, że będzie kontynuowana obwodnica i w konsekwencji po jej dokończeniu to w zasadzie wszystkie ulice przejdą tak czy owak na rzecz gminy Gryfice. Albo z takim przedsięwzięciem będą się musieli zmierzyć. No i też tak zostało zaproponowane burmistrzowi Domańskiemu, że proszę bardzo, też możesz wybrać, jakie byś chciał przejąć, zasygnalizował, że mogą być to ulice te, które potencjalnie czy prawdopodobnie odda nam marszałek województwa. Wspomniał o ulicy Zagórskiej, drugiego Półkułaków i Kościuszki, czyli od ronda do ronda i tutaj jesteśmy jednomyślni, ma żadnych przeciwwskazań, żeby marszałkowi wtedy, kiedy będzie podejmował taką decyzję, zasygnalizować, że nie dla nas, tylko proszę bardzo, tam i ustawę kaskadową wypełni w 100%, pozbędzie się ulicy, która straci swoją kategorię drogi wojewódzkiej. Więc tutaj były rozmowy, jesteśmy domówieni, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby tego w ten sposób nie poprowadzić, nie zrealizować. Dziękuję bardzo. Proszę pan Pani Przewodnicząca, szanowni radni. Dyskutujemy tu o wielu poważnych sprawach, o kolejce i tak dalej, i tak dalej. Ja mam pytanie do zarządu, moim zdaniem strategiczne. Kiedy Rada Powiatu pozna stan finansów powiatu gryfickiego? Rozmawiałem ostatnio z burmistrzem Gryfic, jako ciekawostka, planowana inwestycja akurat z polskiego ładu dom seniora. Leszek, nie przerywaj jako przewodniczący Komisji Budżetu. I co się okazuje, cena kosztorysowa według tego starego kosztorysu bodaj 6-8 milionów. Teraz się okazuje, że ta inwestycja może kosztować w granicach 14 milionów, tak? Tu pan Grzegorz wspomina o hali sportowej w Trzebiatowie. Słyszę cały czas takie planie, na chwilę obecną, obiecanki, cacanki. Czyli z jednej strony jeszcze chyba nie jest nawet rozstrzygnięty przetarg na rok nowo. Następnie z rozwoju dróg lokalnych mamy kolejne dwie drogi na Brusinowo i druga to... Konarzewo. Tak, Konarzewo, tak.
Teraz słyszymy znowu o tym, że w następnym rozdaniu Polskiego Ładu składamy wnioski w gminie Rewal i tak dalej, a Rada Powiatu nie zna stanu finansów powiatu. No bo ja nie wiem, czy stan finansów powiatu jest na tyle realny, czy też trzeba przymierzać się do zaciągnięcia kredytu. Czy my jesteśmy, ile mamy środków, które możemy zaangażować w inwestycje? No bo fajnie jest sobie opowiadać takie bajeczki, że zrobimy to, złożymy tam wniosek i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja już wstępnie kiedyś wspominałem o tym, że, no to może powiem tak, większość z nas jeździ samochodem, czyli jeśli ropa czy benzyna zdrożała, nie wiem, o 50 czy o 100%, no to takie może banalne pytanie, a z czego się niby robi asfalt? Z ropy. Z powietrza? Do czego zmierzam? Jeśli faktycznie planujemy inwestycje, to musimy wiedzieć, ile powiat ma pieniędzy. Czy ktoś z was tutaj siedzących wie, jaki jest stan finansów powiatu gryfickiego na chwilę obecną? Poza panią skarbnik oczywiście. Poza panią skarbnik. Ale czy ktoś z radnych wie? Chyba nikt. Licytacja o tym, Leszek, no to jest między innymi twoje zadanie, ale przede wszystkim zarządu. Zarząd powinien poinformować Radę Powiatu, jaki jest stan finansów. No bo niby z czego mają być robione te inwestycje? Bo ja nie przypuszczam, że my nicę otworzyliśmy. Z czego ma być robiona ta hala? Bo możemy sobie składać wnioski. Za chwilę mieszkańcy Pruszynowa przyjadą z taczkami, jak nie będzie pieniędzy na drogi i w opinię publiczną idą informacje. Czemu jeszcze nie ma przetargu na rok? No bo nie wiem. A jaka będzie... Czy myślicie, że ktoś się zdziwi, jeśli 14 milionów kosztorysowe się okaże, na przykład 21 pokosztorysowe, poprzetargowe? Ja nie sądzę, że w tej chwili odpowie starosta, jaki jest stan finansów, ale ja myślę, że powinna się odbyć debata, czy też Rada powinna zapoznać się ze stanem finansów powiatu, co dalej robimy. Czy składamy tylko wnioski, czy faktycznie robimy przedsięwzięcia, które umożliwią wykonanie tych inwestycji, być może potrzeba zaciągnięcia kredytu. Bo możemy sobie hasełka wpisywać i się licytować kto komu i tak dalej, ale z tego wszystkiego nic nie wynika, także proszę o to, żeby jak najszybciej Rada Powiatu została zaznajomiona ze stanem finansów powiatu w kierunku inwestycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak jest. A więc poruszyliśmy tutaj wiele tematów i przede wszystkim odniosę się do tego tematu finansów i czego się można spodziewać. Dlatego akurat nikt nie mógł przewidzieć, a z ostrożności, z obawy, z obawy o to, że te wszystkie inwestycje mogą być w dużo wyższym wymiarze niż nawet zakładamy w tej chwili wstępnie, który nawet w układzie takim, że one były szacowane kosztorysowo w górnych przedziałach, a nie w dolnych, czyli pozwalałoby to jakby wierzyć w to, że uda się te roboty zrealizować w wymiarze takiego skosztorysowania. Pokusiłem się o rozmowę z panią oficjalną. Bank Gospodarstwa Krajowego, zadzwoniłem do pani dyrektor. Już w wielu przypadkach przetargi na drogi zostały rozstrzygnięte i pytałem się między innymi w kontekście tego, czego się można spodziewać. Bo żeby zrobić możliwości finansowe powiatu, no to trzeba mieć już pełny obraz tego, co się na rynku inwestycyjnym wydarzy. Ale ja nie o tym mówię, ja mówię o tym, że Rada, no ale to gadaj na temat. Rada powiatu niech się dowie, ile mamy wolnych środków, ile mamy środków niezaangażowanych. Ja to wiem, Rada się dowie, ale przede wszystkim musimy mieć większą wiedzę, jeżeli chodzi o Rotnowo. W tej chwili trwa jeszcze sprint i za chwilę ogłosimy. Nie opowiadaj bajek, tylko odpowiedz na temat. Między innymi powiem wszystko w odpowiednim czasie.
i zaproponuję Komisji Budżetowej i Gospodarczej spotkanie, jak będę już miał pełną wiedzę na ten temat, czego się w ogóle można spodziewać. Bo też to jest jakby wymiar tego wszystkiego, jak dalej się pod to wszystko przymierza. Ja się pytam o aktualny stan finansów budżetu powiatu. A ty mi opowiadasz, jaki ty masz. No może podać pani skarbnik, ja to wiem też. Nie? No to powiem. Ale to nie jest ten czas, pani skarbnik. To nie jest ten czas, żeśmy tutaj ad hoc strzelali jakimiś cyframi, dlatego zaproponowałem, to ma być spotkanie, na którym przedstawienie będziemy określać. Rada musi znać aktualny stan finansów i apeluję o to, żeby Rada poznała stan finansów. Może nie co do grosza, proszę, pani skarbnik. Co do grosza może nie powiem, ale generalnie na koniec roku... Znaczy moje pytanie jest, pani skarbnik, bardzo proste. Jaka jest wysokość środków niezaangażowanych, które można było zaangażować? Ja właśnie na to odpowiem, nie powiem co do grosza. Oczywiście, co do miliona niech pani powiem. Tak, co do miliona, nawet nie wiem, nawet co tysięcy może być będzie. Co do na koniec roku... A na chwilę obecną? Ja muszę powiedzieć, zacznę od końca roku, tak? Na koniec roku mieliśmy wolnych środków 13 800 za okrągleniu, a po podjęciu tej uchwały, którą Państwo dzisiaj przegłosowali, gdzie mamy zaangażowane 7, dokładnie też nie powiem, 7,5 miliona, czyli zostaje 6 milionów 300. Czyli, ale trzeba popatrzeć, co mamy w budżecie, tak? Co mamy ujęte, co nie mamy. I musimy pamiętać o tym, że oczywiście nasza oświata potrzebuje dofinansowania. Mamy rezerwę na 1 100 000, tak, przepraszam jeszcze. Natomiast ona jak zwykle będzie wymagała dofinansowania. Absolutnie nie są to pretensje do pani skarbnik, tylko Rada Powiatu musi znać stan finansów. Żeby nie, między innymi pan Grzegorz Szafrański, mówiąc o hali, wiedział, czy w ogóle jest jakakolwiek perspektywa finansowa, tak? Czy jeśli rozmawiamy o drodze do Rotnowa, żebyśmy wiedzieli. Bez stanu finansów szkoda w ogóle dyskutować o jakichkolwiek inwestycjach. Pani skarbnik w tej chwili mówi, że mamy około 6 milionów. Około 6 milionów, tak? To ja powiem wam tak. Nie jest wykluczone, bo ja nie jestem czarodziejem ani wróżbitą, nie jest wykluczone, że po zrobieniu przetargu na Rotnowo może się okazać, że w ogóle nie mamy już wolnych środków, bo to poszło na Rotnowo. To o czym będziemy gadali? Dobrze, gmina Rewal, załóżmy, że sfinansuje i takie pytanie zadałem panu Babrzyniakowi, czy mówimy o 5%, które zadeklarował wójt gminy Rewal, że pokryje, czy o wszystkich wolnych środkach, czy o wszystkich wolnych środkach, bo 5% od ceny kosztorysowej to jest określona kwota, ale jeśli przetargowo, tak, więc fajnie, że gmina Rewal jakby zapłaci za powiatowe drogi, tak, to jest fajnie, no ale jest Rotnowo. Teraz mówimy o drodze, złożyliśmy tam wody do Kołomącia, tak? Mówimy o drodze gdzieś tam, znaczy nie gdzieś tam, ale do Pruszynowa, Ponarzewo i tak dalej. I teraz, jak to się ma do stanu finansów? Możemy składać jeszcze 20 wniosków, złóżmy i chwalmy się na Facebooku, że złożyliśmy wnioski. To ja tylko się patrzę, jak te taczki będą przyjeżdżały. Bo bez stanu finansów w ogóle nie można iść jakby do przodu. Przecież chyba jasne i oczywiste. Dziękuję, pan Grzegorzowski. To znaczy ja w tym temacie mam takie swoje jedno spostrzeżenie, bo oczywiście to, że wnioski są składane, no to uważam, że tak być powinno. Natomiast są przygotowywane przez złożenie wniosku kosztorysy. Jeżeli one będą odbiegały diametralnie, no a trzeba się z tym liczyć, że dzisiaj będą przestrzelone, mówiąc kolokwialnie, no to będziemy podejmowali wtedy decyzję, czy faktycznie realizujemy ten wniosek. Jeżeli dzisiaj z kosztorysu mamy drogę określoną na poziomie 14 milionów, a wyjdzie, przepraszam, o Rotnowie się będę wypowiadał na podstawie liczb 7 milionów, a wyjdzie 14, czyli razy 2, to przecież nie kto inny, a my będziemy decydowali, czy te 7 milionów mamy zaangażować i zrobić jedną drogę, czy zrezygnować z tego projektu. Kasiu, ale pozwól, czy zrezygnować z tego jednego projektu i faktycznie iść w kierunku takich wniosków na przyszłość, które nie rozpalają emocji, nie pobudzają w ludziach apetytu, bo składanie wniosków dla wniosku, no też uważam za bezzasadne.
dlatego że ludzie mają w tym momencie, ale pozwól mi Kazimierz już sekundę, bo w tym momencie, jeżeli ktoś będzie mówił, będziemy składali te wnioski, te apetyty będą rosły, a później ich nie będziemy realizowali, to wściekłość ludzi będzie ogromna. Dzisiaj tutaj z Grzegorzem analizujemy pewne tematy. No, analizowaliśmy dzisiaj choćby to, że drogi poszły o 200%, no bo poszły ze względu na cenę ropy. Ale przy inwestycji budowlanej typu budowa hali, będę o tym mówił, takich wzrostów kosztów nie ma, bo usługi budowlane w cegły nie poszły o 200%, tylko poszła ropa, z której się buduje o 50%, ale to nie 200%, tak? Więc zasadniczo celujmy we wnioski, które nie będą w tym momencie faktycznie w stosunku do kosztorysu razy dwa, tylko takie, które jesteśmy w stanie udźwignąć, a przede wszystkim nie rozpalajmy w ludziach apetytu, żeby później uciekać od odpowiedzi, dlaczego nie zostały zrealizowane. Dobrze, Marek, wszystko no dobrze. Moja sentencja wypowiedzi jest bardzo prosta. Rada powiatu powinna wiedzieć, jak jest stan finansowy. A co do... Ale ostatnie zdanie. I następna rzecz. Czy zaciągamy kredyt, czy nie zaciągamy kredyt? Czy ktoś z Was na ten temat cokolwiek wie? Nic nie wie. A co do właśnie tematu pieniędzy i stanu finansów, no to pani skarbnik przedstawiała na koniec roku wynik finansowy. Dzisiaj mamy tą wiedzę, też ona wynika bezpośrednio ze zmiany uchwały budżetu i to też jest do wyczytania, to nie jest problemem. W gminie Gryfice na dole na pierwszym piętrze dawno odźwiergają, że powiat ma 7 milionów nieruszonych i że dobrze by było, żeby coś zaczął robić z tymi milionami. Dla mnie 7 milionów jest przede wszystkim kwestia podwojenia czy potrojenia tych milionów. To nie może być zero-jedynkowo wydana złotówka bez pieniędzy zaangażowanych zewnętrznych, bo wydawanie swoich pieniędzy bez pieniędzy zewnętrznych, gdzie mamy dzisiaj możliwość składania przy 95% zaangażowaniu środków zewnętrznych, no to uważam, że żaden normalny prowadzący działalność gospodarczą sobie dzisiaj na coś takiego nie pozwoli. Tak? Jeżeli o tym mówimy, to oczywiście mówię, przestrzegam przed składaniem wniosków, które na dzień dobry wiemy, że nie mieścimy się w barierze tych finansów, które one przewidują. Składajmy na te, które jesteśmy w stanie zrealizować. Na co ogłoszono przetargi? Bo padło takie pytanie. Apeluję o to, żeby zarząd poinformował Radę Powiatu o stanie finansów. Już była odpowiedź. Już była odpowiedź, że poinformuję. Poinformuję. Okej, dobra. Bo to jest niezwykle ważne. Jasne. Bo Marek mówił jakiś 7 milionów, może się okazać, że może się okazać, ja nie chcę zgadywać, że na jedną z inwestycji, która już w tej chwili jest, dostaliśmy tą promesę typu Trusinowo, czy Konarzewo, czy Rotnowo, to te 7 milionów to jest za mało na to, co już jest teraz. Ale nikt nie mówi, że to zrealizujemy, jeżeli się okaże, że raz jest no to po co składać wnioski, ale nie wiemy, dopóki nie masz przetargu, nie możesz powiedzieć, jaki będzie efekt przetargu. Dlatego pyta się, o tym też pamiętam. A kiedy będzie rozstrzygnięcie? Bo ja mam nadzieję, że te przetargi ruszą, tak? Kiedy przetarg na Rotnowo? Chyba w przyszłym tygodniu będzie przygotowywany cały... No bo między innymi w będziemy wiedzieli. Dokładnie tak. Dlatego te twoje pytania dopiero będą miały odpowiedź, jeśli my wejdziemy w ten rynek wykonawców i zobaczymy, jak to się będzie realizowało. I najważniejsza rzecz, że wszystkie powiaty tak robiły, teraz w kolejnym rozdaniu, czyli w drugiej i trzeciej edycji Polskiego Ładu, sugerowano nawet, żeby składać wszystkie wnioski, a przede wszystkim te najniższe. Ja rozmawiałem z tymi dobrze zorientowanymi i powiedzieli w ten sposób, że wniosków jest bardzo dużo. Druga i trzecia edycja może być rozstrzygnięta dopiero gdzieś na koniec maja, bo wcześniej nie będą w stanie tego przeanalizować i przerobić. I powiedziano jeszcze najważniejszą rzecz, że panie starosto, nie ma się co łudzić, bo pierwsza edycja, która miała 25 miliardów w Polsce, teraz jest 23,2 coś takiego. I poczekaj. Więc nie można się spodziewać, że dostaniemy jakieś tam niebotyczne pieniądze. Zastrzeżone będą te wysokie dla dużych miast. Dla powiatów może być to na poziomie 15 milionów, ale tego nie wiemy. Która droga zostanie zakwalifikowana, która otrzyma rekomendację. Będziemy się starać, żeby była taka popegeerowska za 2 miliony,
bo ona będzie być może miała największe szanse i będziemy się starać, żeby popegeerowska była, weszła za 8 milionów do Stołąża i tam do tego, żeby tą pętlę zakończyć tam i to będziemy rekomendować to i czy mam nadzieję, że będzie to więcej, ale więcej trzeba składać, bo dobrze, to są najwyższe dofinansowania i wszystkie powiaty tak robią, nie zaniechują działań. Dobra, jedno zdanie. Gdy organizowaliśmy przetarg na budowę Grywareny, zrobiliśmy to w domku i była, potem 13 firm się było o to i zrobili nam poniżej ceny kosztorysowej. Jeśli wy będziecie czekali z przetargami i przetargi ruszą, to będzie sytuacja odwrotna, czyli będzie ogromny popyt na wykonawcę. Kiedy jest ogromny popyt na wykonawcę, to ceny szaleją, idą do góry. Czyli zrobicie dokładnie tak, odwrotnie, niż my zrobiliśmy z Grywareną. Czym później, tym wyższe będą ceny. Rzeczywistość jest inna. Ty będziesz gadał, bił. Dokładnie tak jest. Będziesz bił, gadał, z tego niczego nie ogłaszamy. Dzisiejsza rzeczywistość jest taka, że ceny rosną. Dlaczego nie ogłaszamy? I jeszcze nie ma. Bo jeszcze nie chce ogłaszania. Więc jak się nie ogłasza przetargi, wykonawcy nie mają w czym przebierać, to składają minimalne oferty, minimalne wynikające z kosztów. A jak będzie dużo przetargów, na szczęście to będą ceny w powiecie te wszystkie inne gminy aplikowały o zadania zupełnie inne. Na szczęście nie drogowe. Ile masz wytwórni mas bitumicznych? Zgadza się, wszystko się zgadza. No, przecież wytwórnia mas bitumicznych nie jest, masa bitumiczna nie jest produkowana w Gryficach, tak? Tylko centralnie, więc to obejmuje w inne regiony. I czym później w to wchodzisz, to tym wyższa cena, bo będzie większy popyt. Prosty rachunek ekonomiczny. Ja chcę powiedzieć, że nie jesteście tacy wcale najmądrzejsi, dlatego że to już dawno jest faktem, to już trwa. Sytuacja, jaka była miesiąc temu, jest nieporównywalna do sytuacji, jaka jest teraz. Inflacja jest duża i będzie jeszcze większa. Czekajmy dalej. Tak, tylko że w tej chwili, jeżeli mówimy o wykonawcach, już w tej chwili już brakuje wykonawców, ale jeżeli ta sytuacja będzie się pogłębiała, skutek może być zupełnie odwrotny. Może być. Czyli dobrze, że powiat czeka. Nie o to chodzi. Po prostu siła nabywcza pieniądza będzie tak mała, no to że nikt nie będzie chciał inwestować i rozpoczynać inwestycji. I znowu, że i tak jeżeli my mamy dofinansowanie, to muszę sprawdzić, trzeba naprawdę na głowę właśnie. Tak, muszę się zapyżyczyć i robić się należy. To, co mówię, to nie ma jednego, że własne nie uważasz przydatne. Nie będziesz wiedział, co się będzie działo. Trzeba to robić jak najszybciej. Żeby ogłosić cenę, musi być komplet dokumentacji. To jest przyczyną tego, że ona jeszcze trwa, ale za 3 tygodnie już będzie ogłoszone. Dwa ronda były dorzucone. Kiedy była informacja o rozstrzygnięciu naboru wniosków na Rotnowo? W grudniu? Dzisiaj mamy kwiecień. Dlaczego nie ma przetargu? I w tym czasie można domniemać, że cena wzrosła o 10, 20, 30, 50%. Na pewno. Przez to, że my śpimy. Słuchajcie, nie podpiszę dzisiaj umowy bez aneksu. Szanowni Państwo, teraz głos ma pan Leszek Stuła. Słuchajcie, proszę Państwa, przynajmniej ta oficjalna informacja o stanie budżetu, to dzisiaj byśmy uchwalali taką zmianę do budżetu na rok 2022 i te informacje powinny być przynajmniej tych oficjalnych, bo być może są pewne środki zabezpieczone na jakieś inne cele, wiadomo, że oświata trzeba wyfinansować, tak że subwencja nie wystarcza i tak dalej, i tak dalej. W tej chwili mamy środków wolnych 6 300 000. Zaangażowane, dokładnie. W zrównoważeniu budżetu. Tak. I teraz to, co pani z nami powiedział, że na koniec, na początek roku mieliśmy 13 milionów złotych i tak dalej, potworzone pewne rezerwy na wypadek, które musimy... Ale to były wolne środki. Tak jest.
Słuchajcie Państwo, jakie inwestycje? No mamy tu jakiś załącznik numer 4. Jakie są planowane inwestycje w budżecie na rok 2020? I wiecie, że jest to większy część pytał, co projektowane. No są tu napisane. Projekt budowy ścieżki jednej, projekt odwodnienia w Niekładziu i tak dalej, to się zadaje. Proszę Państwa, jeśli chodzi o budżet powiatu, to musicie wiedzieć, że budżet powiatu to jest zupełnie inny jak budżet gminy. To jest budżet celowy, ale 95%. Ale nie, żebyśmy mieli świadomość, słuchajcie. To są środki praktycznie celowane. My te środki możliwości składać na inwestycje, w roku mam przeznaczone w budżecie około 4 milionów złotych. Na budżet 99 milionów. Słuchajcie, moment. Jeśli chodzi teraz, słuchajcie, teraz jeśli chodzi o inwestycje, to jest jeden z najtrudniejszych czasów w tym momencie czasu. Dlaczego? To co nie robimy? Raże inflacja potężna. Ale potężna nie inflacja. Proszę? Panie Przewodniczący, on nie na temat. Jak ja to Panie zabierze głos? Proszę Państwa, o stanie finansów, słuchajcie. Teraz na przykład, teraz jest najtrudniejszy moment do inwestowania. Dlaczego? Inflacja jest szalona. Wygrały dostali dofinansowanie 14 milionów 300 na drogę tutaj powiedzmy w kierunku tutaj Rognowa, tak i tak dalej. I to jest, na dzień dzisiejszy może okazać, zamiast wykonać 12 km, może zrobić tylko 7 km, albo 8 km. No nie możemy wiadomo, tak dalej. Trzeba dofinansować. Ile mamy środków? Jest szans inwestycji. W tej chwili będziemy mieli słuchać, że pomimo niesprzyjających takich problemów do inwestowania, to dlaczego? Kredyty rosną. To znowu część trzeba wziąć kredyty. Kredyty rosną cały czas i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, po wygraniu szczytu i tak dalej, teraz i tego trzeba stworzyć tak zwaną inżynierię finansową. Jakie możliwości? Jest super korzystna sytuacja, jest w tej chwili Polski Ład. To jest niepowtarzalna historia i tak dalej, że jest dofinansowanie rzędu 95% w inwestycji. Ale ile mamy pieniędzy na inwestycje? To jest, słuchajcie, sytuacja jest taka. Ile kredytu z Polskiego Ładu można dostać? Polskiego Ładu kredyt, no do różnicy, z środków własnych i tak dalej, i tak dalej. No jeśli kredytu ile można? To jeśli mamy dzisiejsze pieniądze, to finansowanie od możliwości kredytowej i tak dalej. Wiadomo, że kredyty to, że... A jakie mamy wskaźniki, jakie mamy możliwości zaciągnięcia kredytu przez powiat gminy? Ja nie widzę zagrożenia, żebyśmy nie mogli... A jakie mamy wskaźniki? Wtedy Panie Państwa, może wykonać... Panie Skarbnik, ale jesteś przewodniczący komisji. I obligacje wypuścić. Tak, ja się myślę, że tak też pani liczyła, ile powiat może zaciągnąć kredytu. Ale to warto by było. Ja myślę, że bez kłopotu tak dzisiaj. Zgłaszamy kredyty od tamtej na bieżąco. My regulujemy na bieżąco. Pierwszy wskaźnik, znaczy to są wskaźniki, które nie mogą przekroczyć. Ale ja wiem, że taka wskaźniki nam na pewno zagwarantują przynajmniej te 15 milionów kredytów, bo możemy zupełnie tak szczerze. Tak, myślę, że wskaźnik mam tak korzystne. Nawet 70%. No, myślę, tak dalej. Na pewno jest trudny czas w tym momencie do inwestycji. Ale jak lubię, ponieważ wykonawstwo drożeje, materiały drożeją, nie ma pracowników. Część pracowników z Ukrainy wyjechała, ponad 8 miesięcy wyjechało na wojnę. I w tym momencie przy drożejących kredytach to jest najbardziej niekorzystny moment do inwestowania. Ale powiem, nie, to nie jest najbardziej niekorzystny. Najbardziej niekorzystny dopiero będzie. No, to się zmienia w kilku momentach. Ale jak dużo inwestycji na rynku, to wtedy będzie najbardziej niekorzystny, bo wykonawcy będą podnosić ceny. Słuchajcie, proszę Państwa, ja mamy tak. Przetargi nie wstrzymują. Ale nie dla samorządu. Tak. Dlaczego że samorządu? Finansowanie mamy 97%. My dajemy tylko 3 czy 5. 5%. To jakie zagrożenie? Ale nie. Grzegorz, ale prawda jest jeszcze troszeczkę inna. 97 czy 95% dofinansowania to jest do kwoty, która została określona we wniosku. No, jeżeli po przetargu ta kwota wzrośnie, to różnicę musi dopłacić samorząd. Wtedy udział tego finansowania. Czy się może zrobić 20%? Ale to mamy wiadolić na wojnę, na wojnę. Nie, wiadolić nie, tylko robić swoje i to jak najszybciej. Słuchajcie, ale to co... Dlatego, ale Leszek, ale ja zmierzam do tego, że 4 lata kadencji mija, może zróbcie wreszcie jakieś inwestycje, bo na razie to składacie wnioski, chyba bez pokrycia finansowego. Nic nie robicie, no panie przewodniczący komisji budżetowej. Przy Polskim Ładzie, przy dofinansowaniu oficjalnym 95%, nawet jeśli się okaże w przetargowym tutaj postępowaniu, że trzeba się dołożyć 20%, to i tak to jest 20%, a nie 50%. To i tak się wam to dwoga. Ale ten będzie trzeba mieć, no ale co? A nie trzeci rok. W tym momencie wiecie, że bardzo dużo jeżeli chodzi o ogłoszenia przewodniczącej Rady Powiatu, przypominam tylko, że oświadczenia majątkowe mamy do końca kwietnia.
Także bardzo proszę z tym terminem się liczyć. A wolnych wnioskach? Rozumiem, że nie chcę. Bardzo dziękuję za dzisiejsze uczestnictwo i obrady. Zamykam na tym.